Dobry. Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, i Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżam Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl. Łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest Mariusz Szczygieł, reporter i autor książki, no autor wielu książek, ale autor wydanej w tym roku książki Fakty Muszą zatańczyć. Dzień dobry. Kłaniam się. To jest taki odcinek specjalny. Raz w roku nie rozmawiam o zagranicy, tylko właśnie przed Wigilią nagrywam z gośćmi ze świata medialnego taki odcinek meta, poświęcony działalności mediów jakiemuś wybranemu aspektowi. I w tym roku pomyślałem, że porozmawiamy właśnie o reportażu z dwóch powodów. Po pierwsze, ja zacząłem w ramach działu zagranicznego publikować reportaże innych osób, i tak. to jest dla mnie bardzo ważny projekt. Osobiście, bo po prostu wyciągam taką właśnie rękę pomocą do koleżanek i kolegów i uważam, że, no, że musimy sobie pomagać, jeżeli poszło nam trochę lepiej w życiu i tak dalej, że jakby tutaj solidarność jest naszą bronią w tym zawodzie. Natomiast druga rzecz to jest to, że wydałeś właśnie fakty, muszą zatańczyć, który jest. Niektórzy mówią, że podręcznikiem ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że to jest raczej esej na temat reportażu. Nie wiem, jak ty to widzisz. Tak, to kto lubi. To jest osobista teoria reportażu. Mhm. Ale też chciałem ci powiedzieć a propos Twojego wstępu, mhm. że. Będę mógł mówić, że między innymi dzięki tobie reportaż w Polsce nie upada. <laughs> nie mów takich rzeczy na razie. Jeszcze porozmawiamy A... o tym. Natomiast zmierzam do tego, że to jest jakby pretekst naszego spotkania, ale nie tylko to, bo też się tak złożyło, że obchodzimy 90-lecie urodzin Ryszarda Kapuścińskiego i 15-lecie też jego śmierci. Więc to są też okrągłe rocznice i to też jest postać, która w dzisiejszej naszej rozmowie się pojawi, ponieważ mamy trochę rozbieżne zdania na temat jego twórczości. Ale ja bym chciał zacząć od takich podstaw. Czym jest reportaż? Bo mam wrażenie. Też po publikacjach tych kilku tekstów, że trochę mieszają się pojęcia, że nie do końca część publiczności rozróżnia reportaż od zwykłego artykułu prasowego, depeszy albo na przykład felietonu. Więc czym dla ciebie jest reportaż? Może najprościej byłoby to wyjaśnić dwoma słowami. Mm. Reportaż to narracja, mm -hmm. a dziennikarstwo to informacja. Oczywiście narracja, czyli opowiadanie, może mieć w sobie informacje. I bardzo dobrze, jeśli ma, bo wtedy wiemy, że to nie jest, prawda, opowiadanie wyssane z palca. Mm -hmm. Ale właśnie tak, że dziennikarz zawiadamia, dziennikarz w swoim newsie, w swojej wiadomości musi odpowiedzieć na pięć podstawowych pytań. Kto, kiedy, dlaczego, gdzie. Jest jakieś piąte pytanie, którego teraz nie pamiętam. Zwalę to na mój COVID. Zaraz sobie to też powiem, bo ja często używam metafory z autobusem, Aha. bo ja od tego zaczynałem mhm. pracę. Najbardziej podstawowa informacja dziennikarska, to jaki jest wypadek autobusu mhm. gdzieś, dziennikarz jedzie na mhm. miejsce i informuje, który to był autobus, tak. o której się zderzył tak. i gdzie, tak. czy były ofiary, czy nie było ofiar i jaka policja podaje, jest wersja oficjalna no, tego oczywiście wypadku. Oczywiście już wiem. Co? Kto? Kiedy? Dlaczego? Mhm. Gdzie? W każdym razie dziennikarz, pisząc informację lub relacjonując coś, odpowiada mniej więcej na te pytania. Mm -hmm. Czasami na któreś z tych pytań może odpowiedzieć dłużej, czasami na któreś krócej. No wiadomo, ten materiał prasowy, materiał dziennikarski, może być zbudowany różnie, ale to jest wartość informacyjna. Natomiast reporter, przynajmniej w wielu krajach, w takich krajach jak Polska, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, bo tam istnieje reportaż w tym pojęciu, jak go my lubimy tu w Polsce. Opowiada, czyli tu informacja, a tu narracja. Opowiada, opowiada poprzez sceny, poprzez dialogi, poprzez opisy i różne inne sposoby, które czasami nawet są literaturą. O, to jest taka różnica. Czyli reportaż to jest historia, która wydarzyła się naprawdę i powinna dawać do myślenia, ale to już druga część, zaraz do tego dojdę. Historia, która wydarzyła się naprawdę. Czyli czy ten news o tym autobusie, o tym wypadku to jest historia? No pewnie jest, jeśli tam świadkowie zaczną opowiadać, jak to było, jeśli uczestnicy tego wypadku zaczną opowiadać, jak to było, a jeszcze coś opowiedzą o sobie, no i powstanie wtedy opowiadanie. Historia, która wydarzyła się naprawdę ona może mieć różną formę. To może być forma nie tylko takiego zwyczajnego tekstu, ale to może być forma tekstu, gdzie jest początek na końcu, koniec na początku. To nie musi być tylko tekst, bo przecież są też audio reportaże, oczywiście, wideo ale reportaże, teraz wiadomo, tak, ja Ale teraz skupiamy się, o tak, tekstowym reportażu. Może jeszcze tylko wyjaśnię, mhm. że też nie bez powodu rozmawiamy o tekstowym reportażu. Oczywiście nie tylko dlatego, że ty się takim zajmujesz, ale też dlatego, że kuchnia audio reportaży, wideo reportaże i tak dalej jest taka, że trzeba napisać scenariusz, konspekt tak, danego reportażu tak, i tak. wtedy ten tekst też jest niezbędny. To też jest teksta, prawda? Tak, to musi być opowieść i ja często mówię jak dla licealistów mam takie jakieś lekcje to mm. mówię słuchajcie reportaż to jest film rozpisany na słowa tak jakbyście oglądali film nawet jakiś hollywoodzki ale najlepiej bo one mają zawsze początek rozwinięcie zakończenie punkty zwrotne i tak dalej to jest film rozpisany na słowa w reportażu są sceny po mm. kolei mamy tę opowiastkę mamy tę opowieść to historię, która nas wciąga ma jakiegoś bohatera bohaterkę albo wielu nasuwa się pytanie po co to jest pisane? Właśnie. I teraz tak, musi dawać do myślenia. Czyli my mówimy, że taki tekst powinien mieć w sobie nadwyżkę, naddatek, no coś więcej niż tylko samą tą informację. Tak. tak. Jeśli pani otruła pana na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie i chcemy o tym pisać, prawda? Reporter czy reporterka chce o tym pisać, to jego redaktor, redaktorka, w moim przypadku moja szefowa Małgorzata Szeinert, pytała, ale o czym ty chcesz pisać, Mariuszu? A ja mówię, no bo słuchaj, żona otruła męża, słuchaj, jaka to była historia, ale, ale poczekaj, jaki jest temat? Ja mówię, no, no żona otruła męża. To jest tematem dobrym dla tabloidu, bo w tej formie pani truła pana zaspokaja ciekawość, budzi ekscytację i jest produktem dla tabloidu. Po prostu zaspokajamy swoje żądze pewne, tanie. Natomiast, jeśli miałby z tego powstać reportaż, dobry reportaż, to powinien mieć właśnie tę nadwyżkę. I co się składa na tę nadwyżkę? Coś, co jest uniwersalne, co jest ponadczasowe. Jeśli ja tę historię opiszę tak, że to jest historia o pewnych odwiecznych rzeczach, typu miłość, typu samotność, nienawiść. O, tak mm -hmm. to pisz, żeby to była opowieść o nienawiści. Wtedy się pisze inaczej niż tylko relacjonując samo zdarzenie. I wtedy Małgosia Szejnert mówiła do mnie, Mariuszu. Ja może tylko wyjaśnię słuchającym nas tak. są, że Małgorzata Szejnert, która jest reporterką, była w tamtym czasie szefą tak. magazynu Gazety Wyborczej, w którym ty debiutowałeś na początku tak. lat 90. jako reporter. Tak, Legendarna że, Bo nie reporterka. każdy musi wiedzieć, mhm. kim jest. Legendarna reporterka. Może jeszcze do niej dzisiaj wrócimy, jak będzie okazja. I Małgosia mówiła, Mariuszu, ale o czym ty chcesz pisać? Czy to ma być o bezrobociu? Uwaga, ona otruła jego. Czy to ma być, Mariuszu, o bezrobociu? Czy to ma być o samotności, czy to jest o miłości? Mhm. I od tej strony kazała mi podchodzić do tego, no nie tylko mnie, tylko nam, do tematu. Czyli to ma być właśnie to, co daje do myślenia, ta nadwyżka, ten naddatek. No to to jest reportaż, to jest taka właśnie historia, z którą zostajemy i albo nie możemy zasnąć, albo sobie o tym myślimy, albo się wzruszymy, albo jesteśmy poruszeni, albo nawet w takich przypadkach ostatecznych, to się nie zdarza często, zaczynamy działać żeby komuś pomóc, żeby coś zmienić. Ja myślę, że to się dzieje paradoksalnie coraz częściej. No, niż... oby tak było, oczywiście. Ja tu jeszcze chciałem wtrącić dwa słowa, bo zgadzam się z tym, co mówisz. Mm -hmm. Dla mnie jest jeszcze ważna taka kwestia, że reportaż nie jest obiektywną prawdą. Ty piszesz o tym w książce. W ogóle dziś, jak rozmawiamy o tym reportażu, jeżeli ktoś sięgnie po Twoją publikację, to dla mnie najważniejsze dla naszej rozmowy jest tam bodajże trzeci rozdział, i dobrze pamiętam, się nazywa Bryłka Złota. Mm -hmm. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego Bryłka Złota, ale tam pada takie zdanie, wynotowałem je sobie, więc przeczytam całe. Panuje przekonanie, że jeżeli pójdziemy śladami jakiegoś reportażu, zobaczymy i usłyszymy dokładnie to, co autor widział i słyszał. To przekonanie jest nieuprawnione. Reportaż jest bowiem funkcją czasu, miejsca i sytuacji, w jakiej. Znajduje się człowiek, czas płynie następnego dnia, to już byłby inny reportaż. Ja chciałem się do tego odnieść, bo czasami czytam takie komentarze w internecie, dotyczące różnych dziennikarskich form i tak dalej, że było inaczej. Że ktoś na przykład był w tym miejscu i on to odbiera inaczej. Albo mieszka na przykład w tym kraju. Ja się mhm. zajmuję zagranicą, no to najczęściej te komentarze dotyczą zagranicy. I że widział coś inaczej. Albo że ma na przykład trochę szerszą wiedzę i tak dalej. I ja się bardzo często z tym zgadzam. Zgadzam się z tymi osobami, że na każdą sytuację można spojrzeć z wielu Jasne. punktów widzenia. Ja to rozumiem w ten sposób, że moim na przykład zadaniem jako reportera jest pojechać gdzieś, czy to będzie ulica marszałkowska, czy w moim przypadku na przykład Hiszpania, zebrać jak najwięcej informacji, spróbować zrozumieć najlepiej, jak umiem, co się wydarzyło, a następnie to zrelacjonować. I dochodzi taki element tej całej pracy, w którym ja muszę zdecydować, co do takiej opowieści wejdzie, a co nie. I bardzo często jest też taki moment, gdzie muszę odrzucić szczegóły, które być może nie wiem, są atrakcyjne na przykład ale one nie wejdą do tej historii, bo zaburzają obraz, zaburzają to, na co chcę rzucić światło. Tak, tak jak z tą latarnią, tak, rzucamy tak, światło latarni tak, na jakieś jedno tak, konkretne miejsce, natomiast wszystko, co się dzieje dookoła, choćby nie wiadomo, jak było interesujące, dla mnie na przykład, jako dziennikarza, jeżeli jest nieistotne dla tego, co się dzieje pod tym światłem, to ja wycinam. I ty zresztą o tym też piszesz w książce. Tak. To nie no jest nie się, to jest bardzo dużo różnych aspektów, ale dam taki przykład. Kiedyś Wpadła mi w ręce książka, którą polecam wszystkim i byłoby świetnie, gdyby wpadła w ręce wszystkim. Mm -hmm. Jan Potocki to ten, co napisał rękopis znaleziony mm -hmm. w Saragosie. To jest moja ulubiona książka Oj. w ogóle czasów. ale o. zalecam, żeby czytać drugie wydanie, a Aha. nie to pierwotne, bo zostało źle przetłumaczone. Było poddane mocnej cenzurze pierwsze Aha. tłumaczenie, jakie mieliśmy. Od kilku lat mamy... Prawidłowsze, to Aha, nie jest takie jasne. też ostateczne, ale prawidłowsze tłumaczenie. Ale on wydał też książkę pod tytułem Podróże. To są jego relacje z podróży. Mhm. To było najpierw wydane po francusku, chociaż był to polski szlachcic, i polski reporter. Ale on pisał po francusku. Bo pisał po, po francusku, prostu, tak ta, samo ta, rękopis ta, znaleziony ta, w starości, był po francusku. Tak. Ta, ta. Polska powieść pisana po francusku, albo francuska powieść pisana przez Polaka. No dobrze. Kiedy w 1791 roku pojechał do Maroka, zanotował w swoim reportażu z tego Maroka taką uwagę, Trzeba jednakże wziąć pod uwagę, że narody są zbiorowiskiem ludzi, ci zaś mieszaniną przeciwieństw. I jeśli nie uwidocznia się to w opisie podróżnika, to z pewnością spostrzeżenia jego nie są trafne. Mhm. Czyli widzieć przeciwieństwa. Zaczynamy tutaj od prehistorii. Ja uważam, że Jan Potocki jest w ogóle pradziadem polskiego reportażu, i on zaleca szukać strony przeciwnej, prawda? szukać przeciwnych punktów widzenia. Oczywiście, kiedy relacjonujemy jakieś zdarzenie, no to czasami trzeba do gazety napisać szybko tekst i tego się nie da, ale jeżeli jedziemy gdzieś, to aparat intelektualny pozwala nam wyobrazić sobie, że może być nie tylko tak, jak jest, jak widzimy i może należałoby, powinniśmy my, reporterzy, reporterki wykonać pracę i poszukać kogoś, kto może Ma mieć inny tak? punkt widzenia, inne zdanie, inne przeżycia, zupełnie przeciwstawne przeżycia. To dam tylko taki przykładzik. Moja książka Zrób sobie Raj jest m.in. o czeskim ateizmie. O tym, czy można być szczęśliwym bez Boga i czy w ogóle da się funkcjonować bez religii. Mhm. Oczywiście, że da się, ale mogłem ją napisać rozmawiając tylko z tymi, którzy nie wierzą. No ale właśnie taka uczciwość reporterska i uczciwość taka intelektualna, chociaż może to jest za duże słowo, kazała mi znaleźć kogoś wierzącego. Kto by opowiedział o Czechach ze swojej perspektywy? I nawet zrobiłem casting na wierzącego. Znalazłem taką stronę wiara.cz, to jest po czesku wira.cyzy. I tam ludzie, którzy uwierzyli w dorosłym wieku w Boga, to znaczy doznali łaski wiary, pisali swoje świadectwa. No i znalazłem kilka osób, taki zrobiłem casting, napisałem do nich, zadałem kilka pytań, niektóre z nich mi odpisały, no i wybrałem tego bohatera, który wydawał mi się najbardziej emblematyczny, mm -hmm. policjant Milan, który w wieku około czterdziestki uwierzył w Boga, jest z tego powodu bardzo szczęśliwy, ale jest troszkę nieszczęśliwy, że wierzy w Boga w Czechach ponieważ troszkę się zachowuje jak ukryty gej w mm. naszym kraju na przykład, to mm -hmm. on jak ukryty wierzący. Bardzo ciekawa historia z tego wyszła, ale właśnie mówię o tym, że owszem, widzimy to co widzimy, uczciwie naszym zdaniem relacjonujemy czy opowiadamy o tym, co zobaczyliśmy lub co nam inni opowiedzieli, no ale trzeba pamiętać, żeby sprawdzić, czy ten księżyc nie ma drugiej strony. Czy nie ma tam jeszcze drugiego, trzeciego, piątego dna i to jest, tak, i to jest podstawa. Ale wejdę Ci tu w słowo, mhm. bo wydaje mi się, ja się zgadzam z tym, co teraz mówisz, tylko wydaje mi się, że to też zależy od naszej osobistej wrażliwości. Czyli załóżmy, że mamy bliźniaków, mhm. tylko mamy zupełnie inne poglądy na świat. Tak. Oni jadą jako reporterzy w jakieś miejsce, rozmawiają z tymi samymi osobami, mhm. widzą tę samą sprawę, no właśnie, widzą ją inaczej. Mhm. I później przedstawiają to w swoim reportażu. i to, o czym ty teraz powiedziałeś, że należy sięgnąć do drugiej strony, i tak dalej, zgoda, tylko że możemy dostać dwa reportaże. To które... teraz mówimy o subiektywnym. W tym aparacie tak, przestrzegania, tak. bo są nasze oczy, nasze uszy, nasza głowa. I prawda jest taka, bo nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Jestem reporterem od chyba od 35 albo 6 lat i miałem różne okresy w swoim życiu, różne okresy w sensie rozwoju. Takiego intelektualnego, duchowego, też różne okresy zdrowotne, że tak powiem, mm -hmm. prawda? Czasami byłem mniej zmęczony, czasami bardziej zmęczony. I teraz przyjeżdża taki człowiek, który ma swoje ograniczenia. Na przykład jestem niewyspany i widzę inaczej świat. Przecież każdy zna to doświadczenie, kiedy śpimy tylko trzy godziny, bo na przykład ktoś hałasował za oknem. Wstajemy i nagle nasza kuchnia, która nam się tak podobała, że tak pięknie, żeśmy sobie wyremontowali, nagle nam się wydaje brzydka. Wsiadamy do tramwaju i wszyscy ludzie nam się wydają jacyś okropni, a to wynika z tego niewyspania. No i przyjeżdża taki niewyspany reporter i przyjmuje ten świat, rejestruje ten świat tym, co ma, a ma zmęczoną głowę. Pięknie kaparosz napisał w książce Głód, taki jest tam pasus, o tym, że ludzie widzieli inaczej świat, kiedy nie mieli okularów, a kiedy wynaleziono okulary, to świat też. Już widzimy inaczej. Ale ja bym te okulary zmetaforyzował, to znaczy każdy ma swoje indywidualne okulary. To zostańmy jeszcze przy mm -hmm. tych okularach, jeszcze na sekundę. Spójrzmy teraz właśnie przez okulary odbiorcy. Nie autora reportażu czy autorki, ale kogoś, kto taki reportaż przyswaja. To co ma przemawiać za tym, żeby taka osoba po taki reportaż sięgnęła? Ja myślę na przykład o sobie, zanim byłem dziennikarzem, jak byłem tylko odbiorcą. Ja się chciałem dowiedzieć, co działo się na przykład w Afganistanie. Mm -hmm. To sięgałem po wyciecha jakwierskiego w Gazecie wyborczej, mm -hmm. tak? Albo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje w Ugandzie. To sięgałem po wyciecha jakwierskiego w Gazecie wyborczej. <laughs> przy każdej okazji będę go przybywał. Ale zmierzę do tego. Dla mnie podstawowym celem było dowiedzenie się, co się dzieje mm -hmm. gdzieś na miejscu. Czy teraz na przykład hmm. po wysłuchaniu tego, co powiedzieć? Musisz mnie, tak? Tak. Ja się zgadzam z tym, co Ty mówisz uh -huh. i to akceptuję, ale jest to dla mnie smutne, uh -huh. bo akurat Wojtek Jagielski i wielu, wielu z nas staramy się, żeby w tym reportażu było tylko coś więcej niż ten zasób informacji. Oczywiście, pięknie piszący reporter, literacko, Krzysztof Konkolewski twierdził, że o reportażu przesądza jego wartość informacyjna, ale pisał jednocześnie te reportaże bardzo literacko. A co mnie smuci? To, że szukałeś tam tylko informacji, bo. Marzę jako autor reportaży, żeby czytelniczki i czytelnicy szukali tam nie tylko informacji, ale także szukali emocji, mm -hmm. przeżyć, zdań, stwierdzeń, które chcieliby zapamiętać. Chciałbym, żebyś tam szukał czegoś więcej. Oczywiście nie w każdym reportażu to się znajdzie. A to tu się właśnie rozjeżdżamy i zaraz mm -hmm. do tego dojdziemy. Chciałem, żebyśmy prosili jeszcze tylko jedną kwestię, zanim do tego dojdziemy, tą metaforę bryłki złota. Aha. Bo moim zdaniem ona też jest kluczowa dla naszej tak. późniejszej rozmowy. Ty to bardzo pięknie ująłeś zresztą powtarzając za Andrzejem Mularczykiem, mm -hmm. czym jest ta bryłka złota dla ciebie, jako dla reportera? No bryłka, fakt to jest zdarzenie, prawda? Mm -hmm. Oczywiście są różne definicje faktów, ale nie będziemy wchodzić tutaj w jakąś ontologię. Fakt to jest zdarzenie, faktem jest zarówno wielka bitwa morska. Jaki pocałunek kochanków. To są fakty. Stało się. I bryłka złota to jest ten fakt. To jest bryłka złota. I można mieć tę bryłkę złota i ją sobie trzymać w kredensie, ale czy o to nam chodziło? Z bryłki złota powinien powstać ładny pierścionek. Albo naszyjnik. No i właśnie, reportaż to już jest ten pierścionek. Fakt jest bryłką, a reportaż jest stosunkiem autora, autorki do tych faktów. Reportaż to jest przetworzenie tych faktów na. Pewną historię, która ma swoje założenia, nie tylko założenia uczciwości, bezstronności i tak dalej, ale ma swoje założenia estetyczne. Ma jakiś początek, jakiś koniec, jakiś środek. Podejmuję jakąś decyzję, dlaczego to jest pierwsze zdanie, a dlaczego, kochany, napisałeś pierwsze zdanie takie fajne, a nie mogłeś napisać najnudniejsze, a nie, nie ja nudnego, nie chcę napisać pierwszego zdania. A jak nie chcesz napisać nudnego pierwszego zdania, to znaczy, że już myślisz jak? Literacko. Już myślisz o faktach, o zdarzeniach jako o literaturze? Nie mm, ja mam inaczej. No. Ja jak piszę swoje teksty, nauczyłem się tak przez lata. Między innymi od ciebie bo rozmawialiśmy o tym, może tylko wyjaśnię Aha. słuchającym nas osobom, że przed ponad 10 lat, jak zaczynałem pisać dłuższe teksty, a nie takie krótkie notki, jakimi zajmowałem się wcześniej zawodowo, rozsyłałem je po różnych redakcjach i byłeś jedyną osobą z całej Polski, która mi nie dość, że odpisała, to mnie jeszcze zaprosiła, żeby powiedzieć mi, że nie potrafię pisać, ale bardzo za to polałem. Latach... Ale chyba ja to jakoś tak musiałem mówić nieinwazyjnie, nie? No nie no, mówiłeś tak, jak mówisz teraz, czyli bardzo kwieciście, a ja tak jak już ustaliliśmy te kwieciste rzeczy od szybko Rozumiem, sobie odkryłem, co chodzi, no tak, tak. Ja jakby Dążę do celu. Nie, na pewno nie mówiłem, że nie umiesz pisać, tylko mówiłem, słuchaj, to można napisać inaczej. Pozumacz, I można jeśli było. masz I to, tutaj to, to, to można z tego zrobić to. O, to I, I jestem tak. za to w ogóle bardzo wdzięczny. Uważam, że to było bardzo <laughs> dobre spotkanie i tak dalej. Tak jak seria różnych innych spotkań, które miałem później. Zmierzam w tej opowieści <laughs> do tego, że przez lata nauczyłem się de facto sam pisać, robiąc bardziej lub mniej udane próby tego pisając, grubsza mniej, <laughs> ale z czasem zaczęło coś wychodzić. Ja na przykład doszedłem do wniosku, że dla mnie. Forma jest drugorzędna, że ja chcę przekazać jak największą ilość informacji, że ja chcę, żeby odbiorca wyszedł po moim tekście do świata nauczony czegoś nowego. Bo ty mówisz tutaj o własnych takich przemyśleniach i tak dalej. To jak się tam znajduje, to też, to znaczy, że mi się udało. Ale dla mnie jest najważniejsze, żeby zrozumiał, że coś gdzieś się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, no to jest przez mój własny akceptuję filtr. ten typ. Natomiast wracając do literatury, ja robię tak, jak przejdziesz moje teksty, krótsze bądź dłuższe. Nawet takie krótkie w gazecie wyborczej, mm -hmm. w dziale zagranicznym, jak pisywałem, takie, nie wiem, 4000 znaków. W związku z czym mówi że to jest taki tekst, który się czyta dwie minuty. Tak. To ja zawsze zaczynam od jakiegoś takiego zdania albo dwóch otwierającego, które ma przykuć uwagę. Mm -hmm. Bo nauczyłem się, że chcę wśród miliarda innych tekstów, przykuć uwagę czytelników, po to, żeby oni weszli głębiej, gdzie już dla mnie jest esencja tego. To zdanie, którym otwieram i to, o czym ty mówisz, literatura i tak dalej, dla mnie to jest tylko trik, po to, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, co ja chcę powiedzieć. A ja chcę powiedzieć, w kraju X dzieje się to i to, a dzieje się bo. I ja wam to wytłumaczę tak, jak ja to zrozumiałem. I to jest dla mnie ważne. A ten no, aspekt literacki jest dla mnie rozumiem, tylko wymóg. Ale no. to, są dwie, to są dwa podejścia. Mm. Są reporterzy, którzy takie mają kronikarskie podejście, na przykład. Lekko publicystyczne mają podejście, a są tacy, którzy szukają emocji bardziej i mhm. chcą przekazywać emocje. Reporter ma prawo przekazywać wszystko. I ja nie mówię, że ta szkoła jest lepsza, czy ta szkoła jest gorsza. Ja akurat zajmuję się tymi, którzy chcą pisać w sposób bardziej literacki. Mhm. Ja nie twierdzę, że to jest bardziej ambitne, to jest po prostu inne. Był na przykład wspaniały reporter Wojciech Giełżyński. Tak. O którym już mało kto pamięta, zmarł kilka lat temu. mówiło i... się, że był takim drugim Kapuścińskim, tak, może nawet pierwszym kapuścińskim właśnie, pod pewnymi względami. Był, tak. tak. I Giełżyński jeździł w te same miejsca, w które jeździł mhm. Kapuściński. Ale Giełżyńskiego nikt nie pamięta, bo on głównie stawiał na wierność faktom, na to, żeby dokładnie wyjaśnić, dlaczego jakiś taki, a nie inny proces nastąpił tu, w danym miejscu świata. Mhm. No ale te książki się nie ostały, nie ma ich w żadnych lekturach. Przy wszystkich moich zastrzeżeniach do Kapuścińskiego, które ja też mam. To jednak u Giełżyńskiego bardzo mało było właśnie tej nadwyżki, tego naddatku. To jest to, o czym pisał Konkolewski, Mówił Konkolewski Wańkowiczowi, że wartość informacyjna tutaj miała największe znaczenie. Ale byli na przykład tacy reporterzy jak Domarańczyk, który napisał kampucza godzina zero z wizą numer 001 wjechał do Phnom Penh po wycofaniu się czerwonych kmerów. I to już jest na przykład książka, która z jednej strony bardzo dokładnie wyjaśnia, co tam się stało. Naprawdę ten background, na ile on mógł wtedy bez internetu i były to ograniczone możliwości, na ile mógł to wszystko genialnie wyjaśnił, jeśli chodzi o procesy wszelkie polityczne i społeczne. Natomiast oprócz tego są tam piękne sceny. Ja nawet w tych moich faktach tam cytuję taką scenę o butach. Tak, 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 em, tak. Jak Pnompen jest pełne butów, butów porzuconych tak. przez ludzi, przez mieszkańców, którzy muszą uciekać, bo czerwonik kmerzy wszystkich z miast wygonili do wsi i trzeba było zostawić buty, bo buty były oznaką kapitalizmu. Chłop kmerski, kambodżański, chodził zawsze boso i to była jego tożsamość. But jest kapitalistycznym Dobrze elementem, tak, jest tak skrzywieniem. Tak jak okulary. Przykład, o, tak, tak jak okulary. No i on zrobił z tego wspaniałą scenę metaforyczną, więc są też autorzy, mhm. jest Kapuściński, jest Giełżyński, mhm. taki rzeczowy, no ale właśnie na przykład Domarańczyk, zresztą mąż Ewy Berberiusz, też reporterki, stworzył książkę, która ma i to, i to. Różne są szkoły i ja mam nadzieję, że ci, którzy jakoś uważnie czytają te moje fakty, to rozumieją, że ja nie dezawuję żadnej z tych szkół, po prostu uważam, że każdy typ pisania jest potrzebny. Zresztą powiem ci, że na przykład jak byłem w dużym formacie kierownikiem, to w wcze... dodatku, dodatku reporterskim do Gazety, gazety Wyborczej, wyborcze, tak. a wcześniej reporterem, to zawsze mówiłem, mój gust nie jest dominujący. Mhm. Ja uważam, że w ogóle sensowny redaktor to powinien tak uważać, że jeśli coś jest napisane dobrze w innym stylu, Maciej Stasiński na przykład, Artur Domosławski pisali trochę inaczej niż Tochman i Litka Ostałowska, prawda? No. Y tak, no. Mam wyrazić swoje zdanie na ten temat? No trochę inaczej. Okej, okay, jednego szanuję, innego nie szanuję. Rozumiem, ale, ale chodzi o to, że już bez względu na to, czy mm -hmm. nam się indywidualnie podoba. Ale jeśli ten tekst miał wszystkie niezbędne cechy. Tego rodzaju reportażu, jaki tak. był, no to dlaczego ma być niedrukowany? Także. Nie, no ja się tu z tym zgadzam. I tak jest też z reportażami, które ja drukuję, ponieważ mam je do czerwca włącznie i tak dalej. z dużo tych tekstów, one są bardzo różnorodnie mm -hmm. napisane. Nie wszystkie mi się podobają osobiście, jako odbiorcy, natomiast spełniają te warunki, o których mówisz. I ja, jak wprowadzam zmiany redaktorskie, to one z reguły dotyczą na przykład tego, że coś przenoszę wcześniej, coś mm -hmm. później i tak dalej, tak żeby miała większą spójność ta historia. Natomiast nie zmieniam tego, że na przykład ktoś się umiejscawia w takim reportażu i tak dalej. No jakby to jest coś, czego ja osobiście nigdy nie robię. Mnie mm -hmm. nigdy nie ma, jestem zawsze tym niewidzialnym tam narratorem. Mm -hmm. Jak ktoś w reportażu jest, na przykład Dionis Turis, to mogę powiedzieć, bo o tym też rozmawiamy z nim, bo to jest mój dobry kolega. I Dionis tak ma, że Dionis zawsze jest w swoich reportażach, bo one w jakimś stopniu zawsze dotyczą jego. Tak. Jak pisze o na przykład polskich gdzieś robotnikach na wyspach, to dlatego, że sam był takim mhm. robotnikiem. Jak pisze o na przykład greckich uchodźcach w Polsce, no to dlatego, że jest ich potomkiem. Jak pisze reportaż na przykład o walce o prawa LGBT, to też dlatego, Ta. że jest gejem. Więc Ta. ja rozumiem, że on jest integralną mhm. częścią tego reportażu, bo jest to dla niego istotne. I nie zmienia mu wtedy. Mówię, mhm. słuchaj, Dionizm, Ja ale... nie lubię tego, że jest mhm. tyle w tym reportażu, ale to jest twój reportaż, ale on ale jest są dobrze czytańcy, napisany. A niektórzy bardzo to lubią. Dokładnie, To się utożsamiają to nie w ten sposób bardziej. Z tym, że jest obawa, mhm. że się utożsamią bardziej z niż z tymi bohaterami, o których reporterowi powinno chodzić. Jeżeli jest go więcej mm -hmm, niż tak. faktycznie. To trzeba by tak. Ale w takim razie przejdźmy od razu, bo ja w większości tego, co ty mówisz, się z zgadzam mm -hmm. tak samo jak w tej książce. Ale jest tych kilka punktów, gdzie mamy odmienne mm -hmm. zdanie i tu na przykład dochodzimy właśnie do już wspominanego kilka razy w tej opowieści Kapuścińskiego. Dwie książki, które mnie tu interesują. Pierwsza to jest Cesarz. Mm -hmm. To jest ta najważniejsza tak. książka, która go katapultowała tak. też do światowej sławy. Tak? W 78 wychodzi w Polsce, w 83 wychodzi po angielsku i to nagle go otwiera całkowicie na świat. Ja, jak pojechałem na studia za granicę, to byłem w szoku, jak popularny jest kapuściński ja na też świecie. że przyjechałem jak do Włoch, to nie mogłem uwierzyć, że on tak. jest tam Bogiem. Tak, tak. I we Włoszech, mm -hmm. i w krajach hiszpańskojęzycznych, no absolutnie wszechobecny. I ta książka jest też dla mnie bardzo ważna osobiście, bo ja nie pamiętam, ile miałem lat? 10, 11, ale byłem na wakacjach i mój ojciec, który generalnie bardzo dużo czyta, moja matka też dużo czyta, ale ojciec akurat czyta takie rzeczy, które mnie bardziej trochę zawsze interesowały. On mi dał tego cesarza. Ja byłem wtedy na etapie, wiesz, jakiegoś tam władcy, pierścieni, tak. czy czegokolwiek, whatever. I ten cesarz wywarł na mnie ogromne wrażenie. Ja miałem 15 i też na mnie wywarł. To jest jeden z powodów, dla których ja później zostałem dziennikarzem. Może nie ten główny, ale to był pierwszy, myślę, taki kamyczek. I ja uwielbiałem tego cesarza pod każdym względem. I Kapuściński był w ogóle, jak już później, jako bardziej dorosły człowiek, zacząłem czytać inne. Jego... I wszystkie przeczytałem, tak. Szachin-Szacha, Imperium mhm. akurat najmniej mi się podobało, ale Heban, Jeden Dzień Życia, wojna Futbolu, no jakby wszystko chłonąłem. Dlaczego ty mówię? Bo tuż przed skończeniem liceum, czy może nawet na początku liceum, zaangażowałem się w taką, powiedzmy, drugą falę polskich są systemów, no, środowisko powiązane z rega i tak dalej. My się sami dokształcaliśmy w tym wszystkim, co było dookoła. Patua, czyli właśnie w tym dialekcie mańskim, ale też wiesz w tej kosmogonii, powiedzmy, w I jak część ludzi zaczęła wyjeżdżać na zachód, to byłem w szoku, kiedy przewieźli informację, że cesarz jest zbójdą, Że nie jest o Etiopii, że tam się tyle rzeczy nie zgadza. Że to nie jest to, co u Domosławskiego czasami niektórzy podnoszą, że Kapuściński napisał, że trawa ma 4 metry, a w rzeczywistości miała półtora To jest coś wyle, więcej. Tylko że tam po prostu mhm. to nie jest książka o Etiopii. I dla mnie. Jako zwykłego odbiorcy, a dziś też jako dziennikarza to było szokujące. Ty masz na ten temat chyba trochę odmienne zdanie. Ale dla mnie też było to zaskoczeniem. Ja jeszcze o tym mówię dlatego, że wtedy się o tym nie mówiło w Polsce. Mm -hmm, tak, dopiero po domosławskim, tak, kiedy oczywiście. wydał kapuściński mm -hmm. nonfiction, zaczęło się o tym mm -hmm. mówić powszechnie. Kiedy kapuściński pisał cesarza, to była epoka gierkowska w Polsce i tak naprawdę chodziło mu o to, żeby pokazać jedynowładztwo jakąś metaforę jedynowładztwa i ta książka zdecydowanie przez inteligenckich czytelników w Polsce wtedy pod koniec lat 70. była odebrana jako opowieść o epoce Gierka w Polsce. Tym bardziej, że naszła w odcinkach wcześniej tak, w gazecie tak, tak, i była tak, tak, reakcją tak, na to co się działo. No, tak. Ale słyszałem na przykład, że w Szwajcarii odebrano to jako metaforę systemu korporacyjnego. Mhm. W Polsce była to książka o gierku. Tak się mówiło. Oczywiście nie mógł tego Kapuściński powiedzieć oficjalnie, nikt tego nie mógł oficjalnie napisać. Profesor Wiktor Osiatyński, który pracował wtedy w redakcji z Kapuścińskim, też był reporterem i opowiadał, jak Kapuściński zadzwonił do redakcji, żeby wstrzymać odcinek Cesarza, który jest już gotowy do druku, bo on na jutro napisze nowy. Ponieważ ekipa Gierka postanowiła budować tamy. Zapory, już mi na tę uwagę, że powinno się mówić zapory, tak, zapory tak. bo ja też tak. zawsze mówię tamy. Tak, a... zapory. Tak. Jakiś inżynier do mnie napisał, Tamy to może robią, to robią bobry, prawda? Tak. Z drzew. Była decyzja o budowaniu zapory i następnego dnia, opowiadał Osiatyński, Rysiek przyniósł cały odcinek o tym, jak Haile Selassie, każe... czyli właśnie cesarz, tak, cesarz Etiopii, bo tam się dzieje cesarz, akcja cesarza, każe budować tamy na Nilu, podczas kiedy prowincje są biedne, ludzie nie mają czego jeść i kraj upada. Nagle będziemy budować wielkie zapory. Chociaż on używał tam słowa tama, właśnie. Mm -hmm. Ja pewnie ja też bym napisał tama, gdyby no właśnie, nie zwrócił ja ja uwagi na to. Ale jakby tak. to dotyczyło. O, to jest potrzebny dobry redaktor też później, żeby złapać tak, takie rzeczy. Tak, wiesz, to tak. prawda. No i powstał tekst. Już to było podejrzane dla nich, jak on tak nagle miał tyle materiału o budowaniu zapory. I jeszcze wszyscy o tych zaporach mówią pięknym, kwiecistym językiem, barokowym wręcz, nawet. Najpośledniejszy sługa wyraża się w książce Cesarz językiem wyjątkowo wyrafinowanym, co jest po prostu niemożliwe. No i teraz Kapuściński nie mówił w Polsce o tym, że to jest książka, którą napisał celowo, tak a nie inaczej. Znaczy mówił o tym, że oczywiście korzystał z języka barokowego, że czytał do tego Paska, tam innych barokowych autorów, bo usiłował znaleźć ekwiwalent językowy, a potem książka wyszła na zachodzie, gdzie on w ogóle nie podnosił tego, że to jest jakaś alegoria. Tylko wszyscy byli przekonani, że to jest książka o Haile Selassie, dokumentalna. A okazało się, że to nie jest książka dokumentalna. Nawet jego wielki przyjaciel Salman Rushdie opowiadał, że zwracał mu uwagę, Ryszard, Haile Selassie umarł inaczej niż ty piszesz. Hmm. Są dwie wersje śmierci, że został tam zabity przez komunistów. no W każdym razie nie umarł tak jak napisał Kapuściński, że spokojnie w swoim łożu, myśląc, że jest cesarzem. I Kapuściński zawsze ten temat pomijał i go zmieniał. Zmieniał temat rozmowy. No i pisze Razdi, że oczywiście. Co do informacyjnej warstwy reportaży kapuścińskiego ma zastrzeżenia, no ale nikt mu nie odbierze urody jego pisania, zresztą raźny twierdził, że pisanie Kapuścińskiego to jest sztuka, to jest prawdziwa. No dobrze, sztuka. ale zatrzymajmy się jakby tych rzeczy, które no się i... nie zgadzają w książce jest znacznie więcej. Tak. Na przykład to, że on pisze, że Hajl Selas był niemal analfabetą, dlatego tak. się nigdy nie podpisywał, tak. a wiemy, że w rzeczywistości znał trzy języki. Zresztą po francusku są jego wywiody dziś na YouTube. Wiadomo, że wtedy Kapuściński prawdopodobnie nie mógł ich oglądać, bo nie miał gdzie. Zmierzam do tego, że to, co często próbuje robić w dziale zagranicznym, żeby pokazać ten świat Odbiorcom, bo on jest egzotyzowany u nas w mediach. Mhm. Zresztą nie tylko oczywiście w naszych mediach, mhm. ale u nas to już wyjątkowo od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że szczególnie po upadku komunizmu jeszcze bardziej ze względów politycznych, między innymi chociaż nie tylko. I zmierzam do tego, że Etiopia to jest ogromny kraj, 120 milionów ludzi prawie dzisiaj tam mieszka. To jest niezwykle istotny też kraj. Ja nie przypadkowo wcześniej mówiłem o tym regie i tak dalej, bo ta postać Haile Selassiego, ważna dla Rastafarian, a zatem w ogóle dla całej tej diaspory afrykańskiej w świecie mm -hmm. zachodnim, może nie całej, ale w istotnej jej części, która kulturowo się odcisnęła reszcie i tak dalej, bardzo istotne. Między innymi też dlatego, że Abysynia, czyli późniejsza Etiopia, była jedynym nieskolonizowanym krajem afrykańskim. Ona została podbita w 1936 roku dopiero przez Włochy i też na krótko. On zresztą miał takie wystąpienie przed Ligą Narodów, bardzo słynne, gdzie mówił, że właśnie dziś my, jutro wy. To było w przededniu II wojny światowej. I Bob Burnley później ten tekst po angielsku wersję tłumaczono, bo on mówił po amcharsku nagrał jako piosenkę War, bo Marley and the Wellies, War, jak ktoś słucha, to to jest przemówienie Haile Selassie. Mówię o tym dlatego, bo wiesz, to ma niesamowicie ważne odniesienie dla dużej części świata, z którą my z powodów historycznych i społecznych też w sumie dzisiaj mamy bardzo mało wspólnego. Natomiast wyszła też taka książka w tym roku, ja gdzieś tam ją mam na półce, nie będę jej szukał, ale ona wyszła po polsku w tym roku, a w 2014 po niemiecku, bo autor mieszka w Niemczech, to jest Afsa Wosen Aserate. Haile Selassie po prostu się nazywa, to jest biografia cesarza. W tym roku wydało to Państwowy Instytut Wydawniczy, w tłumaczeniu Urszuli Poprawskiej. On poświęca tam Kapuścińskiemu kilka słów. Między innymi pisze o tym, że cesarz ugruntował wizerunek Etiopii na lata na całym świecie. To Przez prawie. to, że Kapuściński był tak wspaniałym pisarzem, autorem, tak świetnie się posługiwał słowem i te tłumaczenia też były dobre, prawda? Tak. W związku z czym, że on ugruntował to spojrzenie na to, czym Etiopia była dla ogromnej rzeszy milionów ludzi na świecie. I to mnie na przykład uderza, mnie jako dziennikarza zajmującego się zagranicą, że to jest Całkowicie nieprawdziwa rzecz, że jeden człowiek sprawił, że na ten kraj tyle milionów ludzi przez lata do dziś prawdopodobnie patrzy niezgodnie z prawdą. I tu już jednak ta forma, wiesz, do treści, dla mnie to jest niedopuszczalne. No byłoby dopuszczalne, gdyby napisał: To jest mój esej o jednowładstwie, inspirowany postacią cesarza Etiopii. Prawda? A dla mnie, gdyby napisał, że to jest moja powieść inspirowana mm -hmm. czymś. Dobrze, powieść, esej, okej. Okay. Mm -hmm. Tylko, że nie jest to dziennikarstwo. Ja myślę, interes. że musimy się pogodzić z tym, że Kapuściński był i reporterem, i pisarzem non-fiction, i jednocześnie pisarzem fiction. To znaczy, był pisarzem całościowo. I mhm. oczywiście bardzo trudno jest potem czytelnikom, którzy lubią być nierobieni w konia, oddzielić ziarna od plewna czy nie. Ziarna od plew to jest złe, bo przecież fikcja to nie są plewy. Może być piękna fikcja, cudownie artystyczna. Ale jedno od drugiego, bo jedno on od drugiego. nie rozdzielał. Właśnie, on tej nie rozdzielał i jeszcze mówił, czasami mówił na przykład, że wszystko, co napisałem, przeżyłem osobiście. No ale jeśli zmyślił od początku do końca jakiś dialog, albo tylko część monologu mm. z jednym ze sług cesarza, no to już nie przeszło tego osobiście, tylko to jest zmyślone, albo jest to wymyślone i inspirowane jednym zdaniem tego sługi, prawda? Co nie może tak być już być. moim zdaniem wówczas reportażem. Nie możemy tak. tego tak nazywać. Zresztą Adrian Stachowski, redaktor wydawnictwa poznańskiego, napisał kiedyś książkę, której część jest poświęcona recepcji cesarza. Mm. Adrian w ogóle znalazł mnóstwo innych cytatów, artefaktów związanych z Kapuścińskim niż Artur Domosławski, tak. co jest bardzo ciekawe. To ja może się tylko wtrącę, bo ja z Adrianem niedawno rozmawiałem mm. przez telefon, że też opowiadał, jaki jest ten moment, kiedy Kapuściński twierdzi, że on nie robił żadnych notatek. Co w ogóle, dojdę jeszcze, wrócę do tego, uh -huh. bo ja też nie robiłem przez lata uh -huh. żadnych notatek. To jeszcze robiłem po rozmowach. A Adrian znalazł u niego w domu po dwa notatniki z każdego wyjazdu. Jeden do wersji gazetowej uh -huh. i jeden do wersji książkowej. Uh -huh. Co też przeczy temu, że on później twierdził, że może inaczej to zapamiętał i tak dalej. A może Kapuściński twierdził, że nie robi notatek, żeby właśnie usprawiedliwić swoją pamięć, nie pamięć? No tak mi się wydaje, Prawda? że to Była taka furtka, taka furtka. pozostawiona mm -hmm. tak. Czy to czy nie tak wiem, to zapamiętałem. nieświadomie. Tak to zapamiętałem, tak mogło być. Ale wracam do, mm -hmm. do tego, co tam Adrian znalazł: że jest taka wypowiedź Kapuścińskiego, że nie wiedział, jak zacząć książkę i sobie przypomniał, że przecież cesarz ma pieska. Ten piesek miał na imię Lulu i że słyszał, bo nie do końca tam jest jasne, czy spotkał, że ten piesek miał oddzielnego sługę. Tak Kapuściński pisał. Tak. Nie, Adrian, tak. Tak, mm -hmm. tak, tak Kapuściński pisał. Ale Adrian to znalazł. Mm -hmm. I że słyszał, że miał sługę. No i teraz nie mamy pewności, czy rozmawiał z tym sługą. Tam Potem się okazuje, że tam jest więcej było tych sług od pieska. No a opowieść o tym, co robił sługa jest bardzo, bym powiedział, barwna i robi wrażenie, prawda? No, otwiera wręcz tak, całą tę tak, opowieść. Jest tak, jest bardzo powabna. A istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że też jest zmyślona, dodajmy. Tak, tak, tak to, do tak, tego tak, zmierzam całkowicie. właśnie. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Gdyby Kapuściński na przykład już po upadku komunizmu mm -hmm. wyraźnie powiedział, słuchajcie, teraz mogę powiedzieć, mm -hmm. to jest alegoria, to jest metafora. Napisałem to, bo, prawda? I byśmy to wszyscy zrozumieli, ale już tego nie zrobił. Być może oszłomiony swoim sukcesem na zachodzie, czy osłomiony sukcesem tej książki. Też tak mogło być. Być może, To mie do innej książki, bardziej z moich tak. rejonów, którymi się zajmuję, czyli do wojny futbolowej. Bardzo proszę. To jest historia, o której też przed nagraniem. Specjalnie nie rozmawialiśmy. Mm -hmm. Wiedziałem, że masz jakieś informacje nowe. Mam i ja bombę. nie chciałem. Nie chciałem... Mam bombę. Dobrze, to, to ja to ja najpierw podam bombę, której część osób mogła nie słyszeć. Chodzi o to, że w wojnie futbolowej występuje Amelia Bolanios, która jest tam postacią kluczową. Wojna futbolowa traktuje wojnę pomiędzy Salwadorem a Hondurasem, która wybucha z różnych powodów, i trzeba oddać kopuścińskiemu sprawiedliwość, że pomimo tytułu wojna futbolowej, jak to zostało zapamiętane, że wojna wybucha z powodu meczu piłkarskiego. Tak wszyscy pamiętają. Który faktycznie był tam pewnym zapalnikiem, ale w rzeczywistości chodziło znacznie poważniejsze problemy społeczne, które narosły przez lata i tak dalej. I Kapuściński też o tym pisze. Więc oddaję mu sprawiedliwość, że tłumaczy tam, co się działo. Natomiast jest ten fragment książki, gdzie pisze o Amelii, która popełniła samobójstwo po przegranym meczu. I to się stało sprawą narodową. Było we wszystkich gazetach i tak dalej. Za jej orszakiem pogrzebowym szedł prezydent. Jest opisany cały ten pogrzeb. Wszystko to jest opisane. Natomiast w 2014 roku Maria Hawranek i Szymon Lopryszek, to jest para reporterów, którzy zajmują się m.in. właśnie też Ameryką Łacińską. Tak, absolwenci naszej Polskie Szkoko Harbor też też. że tak. książki o Urugwaju, bardzo ciekawej. Generalnie polecam, natomiast zmierzam do tego, że oni sprawdzili. Wspaniałe to na śledztwo zrobili. Wspaniałe śledztwo. Zrobili śledztwo, rozmawiali z ludźmi, sprawdzali archiwa gazet i tak dalej. Nawet itd. nie tylko archiwa gazet, ale i archiwa urzędów. Czy istniała, czy istniała taka postać? Nie, Nie istniała. No i właśnie do tego zmierzamy, że kto nie miał okazji się zaznajomić z tym materiałem? On poszedł w onecie, o ile dobrze pamiętam, tak. to było chyba właśnie 2014. Nie było takiej postaci. I teraz ja mam tutaj oczywiście wiele różnych komentarzy, ale ty mówisz, że masz jakieś nowe informacje na ten temat i to mnie też ciekawi, bo, tak, bo specjalnie prosiłem, żebyś mi nie mówił przed nami. Tak, zastanawiałem się w ogóle, czytając i streszczając też to ich śledztwo w swojej książce, mm. zastanawiałem się, po co on to zrobił. I oczywiście nie pochwalam, tylko ze za znakiem zapytania napisałem, że może powołał Amelię Bolanios do życia w tym reportażu, żeby dzięki niej lepiej pokazać rozpacz narodu tak sobie to wyobraziłem, no bo... ja tylko od razu zaznaczę, że dla mnie jako dziennikarza jest nie do zaakceptowania oczywiście, w żaden sposób. Oczywiście, ale jakby rozumiem twoje ale... tłumaczenie, tylko że ja nie jestem ale ja w stanie jako, przyjąć. Ale to ja przy okazji wyjaśnię, że ja często jako reporter myślę o swoich bohaterach. Akurat on jest w jakimś sensie bohaterem mojej książki, fakty muszą zatańczyć, ale mówię w ogóle, moi bohaterowie prawdziwi, żyjący, o których tak. ja piszę w swoich książkach, i często o nich myślę, dlaczego tak się zachowali, a nie inaczej, jeśli na przykład nie mogę tego sprawdzić, bo już nie żyją. No, po prostu wykonuję pewną pracę myślową. Nawet powiem Ci szczerze, że w przypadku kilkorga moich bohaterów byłem. I u psychiatry, i u psychoanalityka, i u terapeuty. Mm -hmm. To znaczy, ja tego nie ujawniam w tekstach, ale idę sobie do takiego fachowca, opowiadam mu o tym bohaterze i on mi jeszcze podsuwa tropy, dlaczego ktoś się mógł tak zachować, a nie inaczej. Bo ja chcę zrozumieć. To jest super, to szanuję akurat bardzo. Tak, zresztą tak. tak też Wojtek Tochman robi. Ja się od, od Tochmana tego nauczyłem. To jest nasz warsztat. W związku z tym wyrzuciłem takie przepuszczenie. no po coś ty Kapuściński to zrobił? No po co? Po co ci to było? Przecież mogłeś zacząć od czegoś innego, prawda? I myślę sobie, no może chciał pokazać rozpacz narodu i nie umiał inaczej i wymyślił taką dziewczynę. I co się okazuje? Dostaję wiadomość, i teraz tutaj mam dla Państwa też ciekawy trop, od pewnego pana. Jest taki człowiek, nie wiem, czy tak się nazywa, czy jest tylko jego pseudonim, ale jest to Ebenezer Reut. Prowadzi blog, w którym tropi autorów, ich potknięcia, właściwie to jest taki tropiciel grzechów. Nie tylko tropi to, co pisze Wojciech Orliński o Lemie, czy to jest prawdą, ale też tropi Lema. Czy Lem to, co pisał, czy Lem to, co o. pisał i cytował z różnych innych książek albo posiłkował się na przykład jakimiś odkryciami naukowymi, mm -hmm. to czy nie popełnił jakiegoś błędu. Ten pan lubi tropić cudze grzechy, mm -hmm. ale nie mówię tego z żadną przyganą, wręcz z podziwem, bo to jest świetny fakt-checker. Właśnie takiego by potrzebowała redakcja. No, e, tak, no i ten. Coś, wiesz, osobom, które nas słuchają? Tak, to powiedz, Moje nie każdy jest. W dużych mediach zachodnich, tych bogatych, na przykład, New Yorker jest bardzo często podawany jako taki złoty standard, chociaż też różnie bywało. Pracują fakt checkerzy, to znaczy, że jeżeli ja jadąc na jakiś reportaż, zbieram informacje, to biorę też kontakty do tych osób, z którymi rozmawiam, i później ten fakt checker dzwoni do tak. nich i pyta, czy na pewno tak było, czy pan, pani to powiedziała i tak dalej, żeby wyeliminować właśnie wymyślanie różnego rodzaju informacji. Działa to różnie, bo również w tych mediach zachodnich były głośne przypadki wymyślanych reportaży, wymyślanych historii. Natomiast sam fakt, że tocy fakt checkerzy działają, a w polskich redakcjach ich nie ma, bo to jest zbędny wydatek zdaniem mm -hmm. większości mediów. Zresztą i tak też może dodajmy dla osób, które nas słuchają, a które nie siedzą w tym biznesie, że rozmawiamy w trakcie kolejnej fali zwolnień zbiorowych we wszystkich w zasadzie polskich redakcjach, w związku z czym z tymi pieniędzmi jest problem, taki jakby problem finansowania mediów jest oczywiście ogromnym tematem. Nie na dzisiejszą rozmowę, ale to jest też jeden z powodów, dla których my fakt checkerów w Polsce nigdy w zasadzie nie mieliśmy. Ja mogę ci powiedzieć szczerze i państwu, że nie tylko w redakcjach są kłopoty, ale i w wydawnictwach. Od pół roku nie dostałem swojego honorarium, nie powiem, że z mojego własnego wydawnictwa, ale wydawnictwo Dowody na Istnienie, które mm. wydaje moje książki ostatnio. Ale to jest twoje wydawnictwo? No to jest wydawnictwo fundacji naszej, a okay. ja jestem prezesem fundacji Instytutu no Reportażu no i my wydajemy książki. Rozumiem. Szefową jest Juliana Jonek springer no i na przykład za fakty nasze wydawnictwo jest mi winne 40 tysięcy honorarium. I nie mamy no. z czego mi wypłacić. Honoraria, o którym się uczciwie aha, należą. Aha. Więc taka jest sytuacja w ogóle na rynku, to jest tylko dowód na to, że sytuacja nie mogę jest pieniędzy. Zła, ta. Tak. To jeszcze do tego w ogóle wrócimy. Ale tak, ale wracam do pana Ebenezera Royta, który prowadzi blog kompromitacje.blogspot.com I warto tam zajrzeć. Ja ktoś jeszcze ma na Blogspot. Kompromitację. Tak, krop... tak Blokspot to okay. musi być chyba starszy pan, skoro jest na Blogspocie. A być może po prostu lubi. A może lubi. Y... Taką formę, no nie wiem. Tak, może jest taki. Nie, jak... z, nie znam tego archaiczny okay. w każdym razie. On dotarł do źródła, do którego nie ani Szymon, ani Maja nie dotarli. Okazuje się, że Amelii Bolanios-Kapuściński nie zmyślił. Nie? No. A na jakiej podstawie on a, twierdzi, że nie? Bo ma na to dowód niezaprzeczalny, mhm. ale teraz jak ci rzucam to jako zagadkę, to jak myślisz, jeśli nie zmyślił, to co się mogło stać? Że pomylił postacie. Co? Nie. Amelie Bolanios zmyślił ktoś inny. A on to ukradł. <laughs>

mów. Pan Ebenezer, mm -hmm. wierzę mu bo... Którego jednak nie, znamy do, nie chyba, znamy do końca Jak rozumiem jego tożsamości to Nie, imię, ten, nie jest to człowiek, który prowadzi swój blog Ale nie widziałem się z nim Aha, okay. no Zaproponowałem dobra, mu, dobra. że jemu znajdę pracę W niejednej redakcji jako fact checkera no jako, się, tak. na pewno. Ale on powiedział, że on Nie chce niczego robić pod dyktando Jakiegoś redaktora mm -hmm. On chce tropić te grzechy dla własnej przyjemności No niech tropi Oj, to szanuję. <laughs> Niech tropi no, nie, W każdym razie, razie szanuję, to okay. wytropił, że no. O Ameli Bolanios Mm -hmm. napisała nie salwadorska gazeta, tylko meksykańska gazeta. Okay. I to rok później, w roku 70, a nie w 69. Okay. I nie po meczu Salvador Honduras, Honduras? tylko po meczu Salvador-Meksyk. Okay. W Meksyku była pani, Amelia Bolanios która po przegranej Meksyku strzeliła sobie w skroń. Kapuściński napisał, że w serce, a ona strzeliła sobie w skroń. I Kapuściński musiał to znaleźć w gazecie Rok później, albo jeszcze później, wpadło mu to w ręce, i teraz albo to przejął, no tak ukradł to, żartowałem, bo nie mam dowodów, to znaczy albo to przejął, albo zapamiętał, pisał wojnę futbolową kilka lat później i mu się to wszystko pomieszało. Albo tak chciał pamiętać, to znaczy czasami mózg nam robi takie, tak, no, takie triki, tak, tak. że już tak się przywiążemy do czegoś, do jakiegoś półfaktu, czy jakiegoś upozwanego faktu, że potem nam się wydaje, że to jest fakt. I Kapuściński ją przeniósł na historię Salwadoru z Hondurasem. A to była historia rok późniejsza w Meksyku. E, z tym, że ja czy była prawdziwa, Oczywiście żartowałem, że zmyślił uh -huh, ktoś inny. Uh -huh. Czy była prawdziwa w Meksyku, no to już pan Ebenezer tego nie sprawdzał. Trzeba by poszukać na miejscu, źródłach, poszukać tak. na miejscu. I dlatego Hawranek i Opryszek nie mogli do tego dotrzeć uh -huh. w Salwadorze, bo w Salwadorze tak. no bo to nie było w Salwadorze. I dlatego się wydawało, że on zmyślił Gazetę Nacjon, która nie istnieje, z której rzekomo to wziął. Ale to jest ciekawe też, no. co powiedziałeś, bo ja się z tym zgadzam mm -hmm. też. To jest to, że jedziemy gdzieś na materiał, i na przykład zbieramy długo mm -hmm. jakieś materiały, i dopiero po jakimś czasie możemy coś napisać i inaczej to zapamiętujemy, tak. prawda? Tak. Nie tylko ze względu na tak. to, że byliśmy na przykład po lewej 300 mm -hmm. metrów, a ktoś był tak. po lewej 400 metrów tak. i widział coś zupełnie innego. Tak, bo to jest inna sprawa. To jest skąd widzenia punkt tak. widzenia. Mm -hmm. Natomiast zdarza się, i myślę, że każda osoba, mm -hmm. która nas słucha, zdaje sobie z tego sprawę, bo nie musi być reporterką mm -hmm. i reporterem, że po jakimś czasie nasze wspomnienia mogą się zatrzeć. Ewoluują, ewoluują są zmieniane, tak. wymieniane przez inne wspomnienia. Tak. Są, Możemy się sugerować oczywiście, na przykład są osoby, jakimiś informacjami. Jeśli na przykład jest przy nas ktoś, kogo uważamy za silniejszą osobowość, tak. może nam wgrać swoją pamięć, swoje wspomnienia. Nasze wspomnienia mogą być zakażone cudzymi wspomnieniami. Zresztą ja o tym wszystkim piszę. Oczywiście ja nie badałem tego, tylko badacze pamięci. Ale jak jesteśmy przy tym, to jest bardzo ciekawy moment. Mhm. Ja bym chciał zacytować z książki o Marku Kotańskim. Taki przykład tylko, jak my sobie nie zdajemy sprawy, jak różnie pamiętamy. Otóż, w książce o tym, jak każdy zapamiętuje swoją wersję prawdy, w biografii Marka Kotańskiego jego znajomi mówią, jaki miał samochód. Wojciech Eichelberger zapamiętał, że Weloreks Marka miał kolor śnieżno-biały. Wanda Kotańska twierdzi, że był raczej lekko brązowy. A zaprzyjaźniony z Kotańskimi Andrzej Wirski, że złoto-rudawy. No między białym a złoto -rudawym jest różnica. No jest. Prawda? I każdy pamięta inaczej. Zresztą w takim filmie o Kukuczce jest dwóch świadków, a właściwie towarzyszy Kukuczki, towarzyszy pewnego zdarzenia i moi drodzy, proszę bardzo. Jerzy Kukuczka wszedł na Nanga Parbat w 1985 roku i w filmie o nim opowiada dwóch facetów, którzy szli razem z Kukuczką. Po drodze zginął inny uczestnik wyprawy, oni dotarli na szczyt, ledwie żywy. Farsolio, to jest jeden z tych jego towarzyszy, mówi, nastąpiła eksplozja emocji. Krzyczeliśmy i płakaliśmy. I jest drugi towarzysz, Łobodziński. Mówi tak, nie było tam żadnej euforii, bo wszyscy byli wykończeni. Byli zadowoleni, że właściwie to już się skończyło. No, i teraz zadać sobie można pytanie, czy reportaż zawsze pokazuje prawdę za pomocą weryfikowalnych faktów. Jak zweryfikować ten fakt? Łobodziński mówi tak, możemy go zweryfikować u pana Karliosa, ale pan Karlios mówi tak, i możemy zweryfikować u pana łobodzińskiego. No mhm. i jesteśmy w kropce. Czy reporter jest sędzią? Nie wiem. Jak gdybym miał to napisać, to bym napisał obie wersje po prostu. Ja też. Prawda? Ale odejdę już od tego w takim razie. Odejdę od Kapuścińskiego, chociaż oczywiście możemy do niego wracać. No, każdy mm. pamięta inaczej. O tym trzeba pamiętać. Każdy pamięta inaczej, ale czasami dochodzi do napisania w reportażu czegoś, co. No właśnie. Jeszcze nie dochodzę do kłamstwa, dochodzę do obierania tej bryłki złota, obrabiania jej w jakiś kształt. I tu chciałem się posłużyć Twoją książką Gotlandem o Czechach, dlatego że w ogóle rozmawiałem przed tą rozmową właśnie z różnymi osobami, i między innymi, tylko Adriana, bo mhm. akurat on już się w tej mhm. rozmowie pojawił, ale rozmawialiśmy o tym, między innymi, właśnie o Kapuścińskim i o Tobie, bo jest taka tendencja, do mówienia, że ktoś jest nowym kimś tam. Jesteśmy tuż po mistrzostwach świata w piłce nożnej. Leo Messi jest oczywiście nowym Maradonom. Nowy Diego Maradona, albo nowy ktoś tam ktoś tam. I przez jakiś czas była też dyskusja, że nowy Ryszard Kapuściński. I jakby wszyscy wydaje mi się, którzy się tym zajmujemy od wewnątrz, zgadzamy się, że tym mm -hmm. nowym Ryszardem Kapuścińskim był właśnie Wojciech Hegielski wspominany mm -hmm. w tej rozmowie, bo on kontynuował tą tak. część dziennikarską, tak. międzynarodową, mm -hmm. jeździł w podobne miejsce, mm -hmm. bo nie w te same, ale no na przykład w Afryce tak. No tylko, że ja uważam, że Jagielski był lepszym reporterem właśnie dlatego, że on się bliżej trzymał tych faktów. Ja przynajmniej czytając tak. jego książki czuję, że dostaje informacje. Mniej ponosił go talent. Mniej ponosił go talent, a jeżeli czasami mu się zdarzało, jak na przykład mhm. w książce o Ugandzie. To napisał uczciwie, połączyłem wielu bohaterów w trzy postaci. Tak, i pisze to na samym początku książki, tak, prawda, tak, żeby oczywiście. zaznaczyć i też tłumaczyć Jasne. dlaczego. I to, dlaczego i to można robić. Zabiegu. Natomiast ja się zgadzam z Adrianem, czy raczej on ze mną, bo ja tak zasugerowałem, ale sugerowałem tak innym osobom i one mhm. też się ze mną godziły. Że ty jesteś Kapuścińskim w innym wymiarze. No co ty? Tak, że reprezentujesz twarz polskiego reportażu w ostatnich 20 latach. O Jezus. No bo jeżeli wyjdziemy na ulicę mm -hmm. i zapytamy, w ogóle moim zdaniem popularność reportażu jest znacznie niższa niż się wydaje tak, w środowisku, tak, mm -hmm. tak ogólnie. Mm -hmm. Ale jeżeli wyjdziemy na ulicę w Polsce, mm -hmm. nie za granicą, w Polsce i zapytamy jacy znani polscy reporterzy, to moim zdaniem najczęściej będzie się pojawiał właśnie Kapuściński i na drugim miejscu Ty. Ojej, naprawdę? Tak, jestem o tym przekonany. A może to wynika z tego, że ja umiem być celebrytą? Być może. Nie twierdzę, że nie. Ani być nie może wspuszania. to, że byłeś w Polsacie też do tego <grym> się może, jakoś przyczyniło. Może to przy było, oczywiście. No ale też wiesz, no, jakby nie kokietujmy się, piszesz świetnie. Tak jak Kapuściński też pisał świetnie. Ta warstwa literacka jest na bardzo wysokim poziomie u Ciebie. Ja bym z chęcią to też jakąś powieść, szczerze nie, powiedziawszy. Nie, 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 nie. nie Natomiast o tym myśleć. Gotland to jest jedna z twoich najbardziej cenionych książek. Mm -hmm. I ona wyszła też po angielsku. Jak sam piszesz tutaj, już się w książce Fakty muszą zatańczyć, Ona wyszła tam z takim podtytułem: Pod tytułem, Głównie prawdziwe czy prawie prawdziwe historie z Czechosłowacji. Tak. tak. Mm -hmm. Mostly true stories tak. from the Czechoslovakia". już y nie y tak. pamiętam. Hmm. Oni tam jeszcze dodali z połowy Czechosłowacji w ogóle, bo obawiali się w Ameryce, że Amerykanie pomyślą sobie, że Czechosłowacja jeszcze istnieje. Zwią a, 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 a to jest Czechosłowacja, tak. jakby jest, tak. należy do tej książki. Tam jest, że prawie prawdziwe historie z połowy Czechosłowacji, ale już ta drugą część zostaw. No dobrze. Chciałem cię zapytać mm -hmm. jeszcze o kilka grzechów polskiego reportażu, które nie są twoimi grzechami, mm -hmm. ale jesteś trochę tą postacią pomnikową Rozumiem. też z tego pokolenia, mm -hmm. więc będziesz się tłumaczył za inne. Ale najpierw wytłumacz się za siebie. Bo jest taki fragment, który kończy pierwszy reporter z mm -hmm. Gotlandu o bacie. Większość osób, jeżeli słyszy Bata, to kojarzy tak. Markę Butów. Mm -hmm. Słusznie, mm -hmm. bo to jest marka Butów, mm -hmm. która wzięła nazwę od tak. nazwiska właśnie tak. Bata. Człowieka, któremu znacjonalizowano w czasach komunistycznych jego firmę. Tak. I ty tu opisujesz tą całą mm -hmm. historię. Bardzo serdecznie polecam. I kończy się tak, zacytuję, bo to jest mm -hmm. bardzo krótki fragment. To jest sama końcówka. Mm -hmm. Marzec 1990 roku: powrót. I piszesz: Godwaldow znów jest z Linem. Tomasz Bata, Tomik, mm -hmm. czyli jego syn. Mm -hmm. Po 60 latach triumfalnie przyjeżdża do miasta. Jest witany przez 100 tysięcy ludzi. Krzyczą: Dręcz nas Bato. Mm -hmm. Odwiedza swoje dawne sklepy. W jednym z nich widzi, jak klient przymierza buty. Klienci są moim życiem, mówi. Irytuje mnie, gdy w moim sklepie kupujący sami muszą wiązać sznurówki. Klęka i zaczyna wiązać sznurowadła jakiemuś panu. I to jest koniec. Mm -hmm. Koniec tego reportażu mm -hmm. to jest nasze nawiązanie do wcześniejszej tak. części, bo jego ojciec zakroczył, mm -hmm. prawda? Tak. Bardzo mi się to wszystko podoba, i tak dalej. Ale teraz tak. Ta scena. Mm -hmm. Ty byłeś jej świadkiem? Nie. Czy nie byłeś jej świadkiem? Nie, nie byłem. Aha, no bo ja słyszałem Aha. od twoich studentów, Aha. że ta scena rozgrywa się tak naprawdę w Warszawie. Że on Aha. przyjechał do Warszawy, wszedł do sklepu tak. Baty, uklęknął tak. i tak dalej. Z tego opisu, mhm. ja nie twierdzę, że napisałeś kłamstwo, bo to jest tak napisane, że mhm. jedno słowo dzieli mhm. to od... Obrazu rzeczywistego. To jest scena z Warszawy ze sklepu przy sklepu, Tak, dokładnie. Mm -hmm. Który chyba już nie istnieje? Nie nie istnieje, nie ja w nie istnieje prawda? Natomiast no zmierzam do tego, że jak ja to czytam po raz mm -hmm. kolejny patrzę na ten mm -hmm. tekst w tej chwili i tak dalej, no to nigdzie tu nie jest zaznaczone. Ale to nie ma znaczenia, ten... że w Teraz, Warszawie. Dlaczego tak zrobiłeś? Bo to nie ma znaczenia, że w Warszawie, mm -hmm. bo gdybym ja wprowadził to, że w Warszawie, to byłaby jakaś nowa zupełnie jakość. Mm -hmm. Nagle się zjawił w Warszawie, a dlaczego pojechał do Warszawy? No to trzeba by tam jakieś dodatkowe wyjaśnienia dawać. A tu mi chodziło tylko o podejście tego faceta do. Klientów, podejście do swojego zawodu, w tym jest jakaś etyka handlowca. Mhm. Tak mi się wydaje, ale to chciałem pokazać. A zwłaszcza zestawione z tym, jak oni krzyczeli po czesku: Tyrej nas, bo po czesku to było tyrej nas, tyrej nas, czyli dręcz nas. Oczywiście Czesi to krzyczeli w sposób, bym powiedział, taki prześmiewczy, autoironiczny, bo właśnie oni, oni czekali na to, żeby nadszedł ten kapitalizm mhm. i żeby było tak jak dawniej Zabaty. A nie tak jak za komunisty. Oczywiście wszyscy wiemy, jak to się skończyło, ale to jest tam początek lat 90. No nie, no tak. ale ja też pytam o to z tego mhm. powodu, że ja rozumiem to, co ty mówisz, że jest takie domknięcie itd. Tak, i tak dalej. Ale i, to jest to, co no. ty mówiłeś na początku naszego spotkania, że czasami usuwasz pewne szczegóły, tak. bo one nie mają znaczenia dla przekazu. To prawda. prawda. I tu był ważniejszy przekaz. I ten przekaz podoba mi się jako czytelnikowi, no, ale jako, jako mam do niego prokuratorowi ale jako prokuratorowi nie. Mam do niego zastrzeżenie jako dziennikarz. Mm -hmm. Jest na przykład tak, że to, o czym mówiliśmy mm -hmm. wcześniej, że ja, jak piszę swoje teksty, to często otwieram jakimś takim haczykiem. Mm -hmm. I taka rzecz, która mi została, to jest, że bardzo często próbuję domknąć tekst jakimś odniesieniem do początku. Nie zawsze to się udaje, ale czasami szukam, szukam, myślę, myślę. I jak myślę nad tym otwarciem, to myślę też nad zakończeniem. A czasami wręcz pisząc tekst, jak widzę, że zakończenie mi gdzieś tam zmierza, to na przykład zmieniam otwarcie, żeby to się zgadzało. To jest oczywiście gra konwencją. I jakby przyznaję się do tego. Ale myślę o tym, co tutaj napisałeś. Uważam, że to jest genialne zakończenie, tylko nie mógłbym tak napisać, gdybym wiedział, że to się wydarzyło, bo tak sobie myślę, to się mogło zdarzyć też gdzieś w Czechach. Mhm. To jest bardzo prawdopodobne. Dlatego nie tak, zarzucam ci tutaj... Tak, ale wiesz, to się zdarzało, bo on to był nawet, bym powiedział, w sposób pokazowy. Okay. Bo chciał pokazać tym sprzedawcom, że jesteście już teraz znów sprzedawcami baty. Mhm. Reprezentujecie firmę, a dla tej firmy klient jest najważniejszy. Mhm. Ja ci powiem inną rzecz, uproszczę to wszystko. Mhm. Pisałem to w 2002 roku. To który teraz mamy? 2022. A, no widzisz. Czyli 20. Bo książka Gotland powstawała przez 5 lat i mhm. akurat to jest 2002-2003. Czyli I zaczęła powstawać w 1998. Nie, zaczęła powstawać, tak? nie. Książka Gotland wyszła w 2006, Aha, okay, a pisałem rozumiem. ją od 2001. Okay, okay. Bo ja w ogóle powoli piszę. Ja też. E, tak. I ten tekst się ukazał w dużym formacie. Wtedy hmm. Małgosia Szejnard była redaktorką. Gdyby ona mi powiedziała, Mariuszu, ale napisz gdzie to było, ja bym napisał i bym jakoś to wgrał. Okay. Ale nie powiedziała, a mnie się to wydało, po prostu najważniejszy był emblematyzm tego, niż to, gdzie to jest. I może ja bym wtedy to wgrał te Warszawy, nie wiem. Słuchaj, ja mam teraz 56 lat, wtedy miałem 36. No też byłem innym trochę człowiekiem, inaczej pisałem. To Dzisiaj na jasne. przykład jestem wręcz, bym powiedział, fanatykiem autoryzacji. Mhm. Ja pokazuję moim bohaterom całe teksty, jeśli oczywiście żyją. Mhm. Cały tekst, co jest niedopuszczalne w wielu redakcjach, bo się pokazuje tylko wypowiedzi. Ja pokazuję cały tekst, bo ja potem chcę, żeby ten ktoś nie przychodził na mój widok na drugą stronę ulicy. Ale miałem okres w swoim życiu, to zwłaszcza mówię o tym okresie w latach 90., kiedy na przykład powstała książka Niedziela, która zdarzyła się w środę, że w ogóle nie autoryzowałem. Uciekałem przed autoryzacją. Bałem się tych bohaterów, że oni nie zaakceptują tego, jak ja ich widzę. Unikałem ich. Nie umiałem się z nimi skonfrontować, ale jestem się innym człowiekiem. Ja na przykład nie autoryzuję tak tekstów że... wywiadów, które ja daję. Ja każdej Aha. osobie, która ze mną rozmawia, mówię, że mówię to, co mówię. Wszystko, co mówię, mówię on the record. Mhm. Nie będę później z tego wykreślał. Co oni z tym zrobią, to ich sprawa. Jest ode mnie no, zależy, Ale, zależy, ale co wiesz, oni co potem robią, robią niektórzy, jak nie mają talentu. No, niektóre tak. Oni zmieniają okay. mi. Ja mówię dzieci, a oni mi zmieniają na latorośle. Ja nie używam sformułowania latorośle. Ja mówię psy i koty, a oni mi piszą czworonogi. Mhm. No czworonogi to nie jest słowo z mojego słownika. Okej, okay, rozumiem. Jesteś no. czujesz wtedy, że, ja nie że jest nieoddane, twoje... a oni mi piszą, że tak. powiedział szczygieł, jestem zodiaka Panną, panną. No, chyba bym się ze wstydu spalił. Dlatego łatwiej jest, no, dlatego e, moim zdaniem, pisać o zagranicy. Bo łatwiej jest oddawać sens tego, co ktoś powiedział, a nie dosłownie to, co powiedział. Przy czym, i to też jest na przykład dla mnie istotne, bo ja usłyszałem kiedyś, jak pisałem reportaż. O, już wiem nawet który, ten, z którym do ciebie przyszedłem. Pamiętasz, rozmawialiśmy o mhm. dziewczynkach grających tak, w futbol w tak, Argentynie, a propos też jego tak. i i tak dalej. I byłem w jednej redakcji. Jakby przemilczę nazwisko tej pani, mhm. mogę ci później powiedzieć, o kogo mhm. chodzi. Ale pewna osoba powiedziała mi po lekturze tekstu, i to nie była ta wersja, z którą u Ciebie byłem, mhm. to już była przepisana i tak dalej, która później poszła w Newsweeku swoją drogą czy w dodatku do Newsweeka, Newsweek kobieta, nie wiem, czy w dalszym ciągu taki dodatek istnieje, podejrzewam, że nie ze względów finansowych, ale jak byłem gdzie indziej, to jedna pani po przeczytaniu tego tekstu mi powiedziała, że tam jest za mało Masłowskiej, że to należy podkręcić, <grym> że w ogóle więcej dialogów, Aha. te dialogi powinny brzmieć masłowską, być podkręcone. I ja jej mówię, proszę moi, w dzielnicy, w której to się rozgrywa, większość osób to są imigranci, część w pierwszym pokoleniu i na przykład jedna z moich bohaterek, dla niej język hiszpański jest językiem obcym, w domu się mówi w guarani, więc ja mówię po hiszpańsku lepiej niż ona. Ja nie będę robił masłowskiej, dlatego że ona gdzieś tam pomyliła mm -hmm. jakieś dwa słowa i tak dalej. Dla mnie sens wypowiedzi tych dziewczynek był najważniejszy. Jasne. To, co one mi chciały powiedzieć. Ja z tego składałem zdania mm -hmm. jakieś tam pojedyncze i tak dalej, bo spędzając z nimi czas, jakby reportaż ma 15 tysięcy, może znaków, czyli powiedzmy dwie pół strony w tygodniku, czy może trzy. Natomiast ja z nimi spędziłem w sumie prawie trzy miesiące. Więc to jest esencja mm -hmm. tego, to jest to, o czym rozmawialiśmy. Ale ja bym się czuł wobec nich. Nie w porządku. No tak, gdybym próbował je właśnie egzotyzować. To jest na przykład to, co w Cesarzu mnie tak dziś denerwuje, że pokazanie tej Etiopii, czy tego Haile Selesiego jako właśnie głupiego, setrapy bez tego, po prostu dla mnie nie do, nie do zniesienia. Dlaczego ja o tym mówię? O czym my rozmawialiśmy? Pogubiłem się już w tej rozmowie. <ansi">. Zgubiłem wątek przez to wszystko. Mówiliśmy o brzmieniu, ale czasami tak jest. Widzisz, reporter gubi wątek, musi no. go odnaleźć i jak go nie może odnaleźć, to, to jest zaczyna szyć. Zaczyna <tosuch crisi> szyć. Ale wiesz, jeszcze musimy pamiętać o tym, że są różne typy reporterek i reporterów mhm. i dla wielu z nas inne rzeczy są ważne. W tych moich faktach, o których rozmawiamy w tej książce, ja tam cytuję taką dyskusję na temat rury do kolonoskopii, znaczy tego urządzenia do kolonoskopii. To ja ci tu przerwę, bo no. ty na pewno to zaraz powiesz po tym, co ja teraz powiem. No. Bo to jest coś, dlatego chciałem, żebyś się tłumaczył za innych, mhm. tak? Dla osób, które nas słuchają tak. i które po prostu czytają sobie reportaże i tak dalej. Jeśli jeszcze nas słuchają, to, to może być nas... bardzo nudne. Jeśli jeszcze nas słuchają. Wybrałem tylko dwa przykłady, które są publicznie znane. Natomiast w środowisku reporterskim, czy w środowisku dziennikarskim, szerzej mówiąc, bardzo często się krytykuje polską szkołę reportażu. Tak się o niej mówi. Polska szkoła reportażu tak, to jest... Ja dostaję po głowie za to. I ty dostajesz po głowie i teraz będzie tak samo, dlatego że, jak, to jak to powiedziałem, To jest nie moja wina. Mówi się, że polska szkoła reportażu jest dziełem kapuścińskiego, co jest rzeczywiście nieprawda, ale on był jakby najwybitniejszym tam przedstawicielem. Moim zdaniem jesteś kontynuatorem tego niekąd dzieła, plus bronić w tej książce niektórych osób. I chodzi o to, że zarzuca się polskiej szkole reportażu, że jest w dużej mierze zmyślona, że właśnie forma dominuje nad treścią. Ja jak napisałem brief dla... Jest, mili państwo, w małej mierze zmyślona. Do tego zaraz dojdziemy. Ja jak napisałem brief mhm. dla reporterek i reporterów, którzy pisują mhm. dla mnie, to wypisałem Jakiego typu historii szukam, i tak dalej, że ja chcę o zjawisku, mm -hmm. że człowiek w centrum tylko jako przykład tego zjawiska, i tak dalej, i tak dalej. I jest takie zdanie, które tam napisałem, że w żadnym wypadku, znaczy w żadnym wypadku to napisałem, że gonzo, bo gonzo to już w ogóle, to jest. Nie będziemy w to wchodzić, no, że to nie, jest strona rozmowa. Ale napisałem, że nie chcę, żeby to była polska szkoła reportażu, dlatego, że pisałem do osób, które rozumieją, o co mi chodzi. Mm -hmm. Że ma być temat, nie autor na pierwszym miejscu, mm -hmm. i że nie może forma dominować właśnie nad treścią. Dlaczego o tym mówię? Taką osobą, którą się najczęściej przywołuje mm -hmm. w tym przypadku. I ty też piszesz w książce, bo to już się stało publiczne, to jest tak. Jacek Hugo Bader. Tak. Jak ja przyszedłem do pracy w Agorze, mhm. to jedna z pierwszych rzeczy, jaką mi powiedziano w firmie, to jest, że hugo bader zmyśla. To są rzeczy, które ja słyszałem później przez lata. Ty piszesz w książce, że nie da mu się udowodnić mhm. z myśleń, bo to jest słowo przeciw słowu, prawda? Że on twierdzi, że coś widział, a inni twierdzą, że nie mógł tego widzieć itd. Tak, i tak dalej. Ale określenie, polecieć baderem funkcjonuje, funkcjonuje. nie tylko w redakcji tak. gazety. Znam też z twojej szkoły, gdzie może też dodam, że ja też prowadzę wykłady mhm. zresztą w w lutym chyba? Tak, w lutym będę miał tak. wykład. Też słyszałem od studentów, którzy mhm. mieli z nim zajęcia, on już tam nie prowadzi, nie wiem z jakiego powodu i tak dalej, może chcesz powiedzieć, może nie, ale... Zmieniliśmy formułę szkoły. Zmieniliście mhm. formułę szkoły. No więc obecnie go nie ma, ale rozmawiałem ze studentami poprzednich lat, którzy mają bardzo dużo do niego mhm. zastrzeżeń i tak dalej, i tak dalej. Tu odnoszę się do sprawy z 2014 roku, wyszła taka książka długi, film o miłości, powrót na Broad Peak. Jacek Huobader dopuścił się tam trochę zmyśleń, ale pisze o nich wprost. On pisze, że coś uh -huh. wymyśla. Na przykład, zmyśla rozmowę tak. dwóch osób, które zmarły, i których on nie mógł słyszeć, nie było go tam. Na szczycie dalej. tak. Ale pisze też uh -huh. o tym, że jest to zmyślone. Natomiast dopuścił się plagiatu. To była głośna sprawa. Splagiatował Bartka Dobrocha, który napisał Triumf i Dramat na Broadway w tygodniku powszechnym. I ty tu piszesz. U siebie też tak, że to nie jest plagiat jakiegoś całego rozdziału. Mhm. To są splagiatowane zdaje się dwa akapity. To naprawdę tych zdań nie ma wiele. No tak, a Bartek Dobroch też w komentarzu ale na Facebooku to pisał Ludwiki Włodek, że ma jakby tam sygnały, że było więcej tych splagiatowanych, mhm. ale już nie będę w to wchodził. Mhm. To jest to była jedna rzecz, że była tam część plagiatu. Jeszcze tylko przywołam tutaj dla porządku, bo to była druga rzecz i dlatego się o tym zaczęło głośno mówić, bo dwa lata później Witold Szabłowski w takim zbiorze reportaży, on się nazywał Mur 12 kawałków o Berlinie, Wycofano jego reportaż z kolejnych nakładów. Nie wiem, ile tych wydań było. Dwa, trzy, może jedno. Nie, 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 nie w nie drugim ważne. już nie było tego tekstu. W każdym tak. razie chodzi o to, że wypowiedzi bohaterów do tekstu, też znany mm -hmm. reportaż, zasłużony i tak dalej, on po prostu przepisał z filmu dokumentalnego. Tak. I oczywiście w żadnym momencie nie poinformował ani oczywiście wydawców, ani też w tym reportażu, że to tego są, nie są tłumaczy. jego bohaterowie. I teraz tak. Ja to rozbijam na dwie rzeczy. Pierwsza to jest samo plagiatowanie. Mm -hmm. Bo ty piszesz w książce, że plagiat jest niedopuszczalny. Masz tak. nawet osobny tak, rozdział o plagiacie, tak, prawda? Tak, tak. Ale. Tak. Przy Hugo Baderze, mm -hmm. i to jest ta też historia z kolonoskopią, którą mm -hmm. zacząłeś opowiadać, ty go usprawiedliwiasz takimi słowy, że tylko plagiat, że to jest niedopuszczalny i że nie powinien, ale mm -hmm. że nie kłamał. Wytłumacz to proszę, bo to mnie prowadzi no, do drugiej plagiat kwestii, ale najpierw plagiatem wobec... jest ta. niedopuszczalny i on dokonał plagiatu, ja to piszę. Natomiast na inne fragmenty jego książek nie mam dowodów, że kłamał. Mm -hmm. Natomiast przyjmuję Jacka wytłumaczenia, że Szczygiełku tak było, ja to tak widziałem. Rozumiesz. Mm -hmm. No i co mam mu powiedzieć? Jacek, zmyślasz. Szliśmy chyba już o tym, że dzisiaj mówiliśmy. Każdy widzi tę rzeczywistość inaczej. Ludwika Włodek inaczej widzi ten były Związek Radziecki. Jacek Bader widzi inaczej. Ktoś egzotyzuje, ktoś nie egzotyzuje. Ktoś patrzy w sposób kolonialny na jakieś miejsce, a ktoś inny patrzy w sposób niekolonialny. To zmienia jego sposób pisania. Mm -hmm. to wpływa na jego sposób pisania. Natomiast, że Jacek Bader dla. Efektu zrobi wiele, to ja to wiem. Myślę, że dużo osób wie. Z... Oczywiście, ale też dużo osób dla efektu zrobi wiele. To znaczy, mhm. o tym nie ja Tak, ale te osoby są głównie celebrytami, Kto... gdzieś w telewizji robią tak. różne głupoty, a nie są reporterami tak. w czołowym Kto polskim dał... magazynie reporterów. Cytuję taki dialog, który był dialogiem prywatnym, ale koleżeństwo mhm. się. Znaczy, nie dialogiem, to był trialog, to był kwantolog mhm. wręcz. Mianowicie siedzimy sobie. Na festiwalu Media i Sztuka w Darłowie na tarasie kilkoro reporterek i reporterów, i nagle Piotrek Lipiński mówi, że. Czyli piszący o historii głównie. Tak, e, głównie książki historyczne, tak. reportaże bardzo historyczne. bardzo fajne, ja Piotrek jest takim reporterem stalinizmu, można powiedzieć. Tak, no, a mnie interesuje ten okres tak. dużo, czytam jego książki. I Piotrek mówi, słuchajcie, miałem taką teraz zapodawaną rulę do kolonoskopii, długą jak cholera, no i zaczynamy się zastanawiać, ile ta rura mogła mieć długości. Piotrek mówi, że dwa metry. O, świetnie, to by się do reportażu nadawało, mówi Hugo Bader. To robi wrażenie. Ja bym napisał dwa metry. No dobrze, takie masz wrażenie, że dwa metry i każdy ma prawo do wrażeń. Ale Piński mówi, nie, ale ja bym najpierw sprawdził dokładnie u źródła, zbadał, sprawdził, ile centymetrów ma ta rura I wtedy bym podał. Jakby się okazało, że metr 64, to byłoby super. Bo to robi wrażenie na czytelniku. Na to Hugo Bader mówi, nie, dwa metry robią wrażenie. No co, ty zniszczyłbyś urodę tego? Hugo hmm. Badry optujący za dwoma metrami, a Lipiński mówi, nie, nie, dla urody właśnie bym napisał metr hmm. sześćdziesiąt No i jeden dla urody koloryzuje, a drugi dla urody nie koloryzuje. To są dwa podejścia. O ja uważam, że właśnie nie, że gdybym siedział z wami na tym tarasie, mm -hmm. gdyby to była moja kolonoskopia, mm -hmm. ja bym wam mówił, że ta rura to sięgała z Gdańska do Łodzi. I to Bo jest ja bym, ja bym Bo po prostu koloryzował niesamowicie. Oczywiście. Ale jakbym miał napisać jako dziennikarz mm -hmm. tekst, nie, inaczej też, mm -hmm. jakbym miał napisać tekst na Facebooku mm -hmm. dla znajomych. Mm -hmm. Czego bym nie robił, bo ja z Facebooka korzystam mm -hmm. tylko z Messengera. Albo powiedzmy mm -hmm. w takiej. Mm -hmm. Albo nie wiem, Felieton mm -hmm. na przykład, który tak. nie jest reportażem, Tak. To ja bym. Rura długa jak rurociąg Jamalski. Człowieku, ja bym z tej rury no, zrobił dobrze. po prostu wszystko. Natomiast jak piszę jako reporter, mm -hmm. piszę tekst. To ja bym dokładnie napisał, że 1,64, albo bym na przykład sprawdził, że 1,64 to jest, są dwie długości spodni Lewisa i bym napisał, że tak. Nie wiem, wymyśliłbym no, ja bym coś, to, ale bym się to, trzymał to dokładnie, wyjaśnia, ile one miały, To no. wyjaśniam. ja bym sprawdził długość tej rury mm -hmm. i wydaje mi się, że to byłby piękny ozdobnik. Ta informacja, że była ozdobnikiem, tak, i Piotr tak. Klipiński ma rację. jestem za Piotr. Ja też się zgadzam. Z Natomiast w przypadku Jacka mm -hmm. dopuściłbym dwa metry, tylko z pewnym zastrzeżeniem. Ta rura miała z 2 metry. Rozumiesz? I tutaj mamy przepuszczenie okay. z 2 metry, czyli nie badaliśmy, ale tak nam się wydało. Natomiast jakby Jacek naprawdę napisał, nie wiem. Jak go znam, to mógłby napisać, miała 2 metry. Ja myślę, żebym napisał, że miała 6. Tak jak czytam jego teksty, to mam wrażenie, że tam wszystko jest, że miał 1,64 m, a ma 6. Ja nie jestem fanem tego reportera. Mhm. Mam bardzo no. dużo zastrzeżeń na jego pozycję. Rozumiem, pisania. tylko widzisz, musimy też szanować to, że Jacek ma nieprawdopodobną liczbę fanów i fanek mhm. swoich czytelników, którzy mhm. kupią każdą jego książkę, mhm. lubią jego sposób obrazowania świata, mhm. lubią jego chęć do przygody. Tak. Jacek przeżywa przygodę za nich. Ale czy to usprawiedliwia to, że on podkręca? Że tak jak mówiłeś wcześniej, jedzie baderem, jak się mówi w y -y. wielu redakcjach? Bo ja to odbiję w drugą stronę. Siedzimy w tym podcaście, ja tak? Mówi... Wszystko zależy od czytelnika. No dobrze, ale to poczekaj. Siedzimy w tym podcaście. Mm -hmm. I ja mam bardzo różnorodne odcinki. Mm -hmm. Część jest o sporcie, część jest o prawach człowieka, część jest o żywności, mm -hmm. część jest wiesz, o ekologii. No, Ja Jasne. staram się różnicować i tak dalej. I mówię o tym dlatego, bo wiem, że niektóre typy odcinków Czyli o przestępczości, okay. cieszymy się największym zainteresowaniem. Jak przyszedł tu Kamil Bałk w zeszłym miesiącu czy dwa miesiące temu siedział dokładnie tu, gdzie okay. ty, i rozmawialiśmy o narkoholandii, to ten odcinek był wiralem, leciał po prostu lewo do prawa, wszyscy go słuchali. A jak robię odcinek o sporcie, bo u mnie sport się najgorzej słucha, jakikolwiek odcinek sportowy robię, to tego słucha mi osób. I teraz tak, gdybym ja kierował się taką logiką, jak przed chwilą powiedziałeś, że ja jestem dla słuchaczy tego podcastu, słuchaczek pewnego rodzaju jakimś tam proxy, i też mojej rozmówcy, okay. albo jak właśnie wrócą reportaże i tak dalej, że chodzi o to, żeby pokazać to zainteresowanie, że tego ludzie oczekują, to bym robił tylko takie rzeczy, żeby robić zasięgi i tak mhm. dalej. Moim zdaniem misją dziennikarza, znaczy nie każdego, bo dziennikarstwo jest różne, ale jeżeli chcesz robić pogłębione dziennikarstwo, dobre, rzetelne dziennikarstwo, takie misyjne mhm. też, bo dla mnie to jest ważne, może właśnie nie dla każdego, może też to jest kwestia właśnie, do pewnej osobnej właśnie. dyskusji. Chodzi o priorytety. Uważam, że nie mogę robić tylko tego, czego ludzie oczekują. Mało tego, jak coś się dzieje na świecie głośnego, Czego powiedzmy w polskich mediach nawet nie ma jakoś szczególnie, ale jest po angielsku. Ale proszę, zakładasz, no? że czytelnicy Jacka tego oczekują, a być może to tak on, sam to, tego, co on sam tego oczekuje. Mm -hmm. Nie tylko chodzi o to, że grzech jest wtedy, mm -hmm. jeśli czytelnicy się poczują oszukani. Mm -hmm. A jak się nie poczują oszukani i akceptują tę metodę pracy. Ale I te że... metody opisywania świata to jest w porządku. Ale teraz jest też pytanie, czy oni wiedzą, że są oszukiwani? Potencjalnie oszukiwani, mm -hmm. tak? Bo jeszcze się poruszamy w tej Jasne. kategorii, czy to jest otwarte oszukiwanie, zmyślanie, Jasne. czy to jest koloryzowanie? No bo wersje są różne, mm -hmm. tak? Z tego się trzymajmy. Natomiast pytanie jest, czy wiedzą? Bo wracając do Kapuścińskiego, o którym mówiłeś, cesarz to alegoria. I to racja. I to jest świetna alegoria. Jak się o tym wie i się to czyta. Ale kto o tym wie? Ty mówisz, że na Zachodzie ludzie o tym nie wiedzą. Mnie się wydaje, że w Polsce o tym ludzie nie wiedzą. Też ja mówię, czytałem cesarza mm -hmm. dopiero w latach 90. i ja o tym nie wiedziałem. Mój ojciec, który jest od ciebie c lat starszy, więc przeżył Gierka w pełni świadomości, bo wtedy był młodym mężczyzną wchodzącym hmm. wiesz, w rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. I który czyta bardzo dużo, hmm. też dodajmy. Hmm. ci, jest bardzo oczytanym człowiekiem, szczególnie takich rzeczy. Jak on nie dawał tego cesarza, musiałbym go zapytać, bo nie rozmawiałem przed tą rozmową. Może bym nie zaskoczył, ale podejrzewam, że jakbym go zapytał, czy cesarz jest o Gierku, to by chyba nie wiedział. Mówię dlatego, bo pytanie, czy ci czytelnicy, którym serwujesz te materiały, Czas o tym wiedzą. Mogą nie wiedzieć. Właśnie, dlatego moje pytanie jest, czy. I to jest druga rzecz, to o czym mówiłeś, że zalega ci twoje własne wydawnictwo z pieniędzmi. Jest bardzo duży kryzys na rynku reportażowym, od lat, mm -hmm. prawda? To nie jest nowość. Tak. I te czasy, kiedy reporterzy zarabiali wielkie pieniądze, to jest w ogóle pieśń przeszłości. Mówię o tym dlatego, bo w Polsce, ze względu na specyficzne mm -hmm. warunki i też na środowisko, którego jesteś, tak jak mówię, symbolem pewnego rodzaju, wyszliście z gazet do książek. Tak. tak powstało wydawnictwo czarne i tak dalej. I ten reportaż książkowy w Polsce jest bardzo silny. Na skalę europejską jest to pewien fenomen. I teraz pytanie... Czy jednak części tego reportażu, zamiast umieszczać go na półce non-fiction, właśnie reportaż i tak dalej, czy nie powinno się go umieszczać gdzieś na półce, nie wiem, czy no właśnie, proza, czy jest ale... taka półka. No właśnie, czy jest taka półka gdzieś pomiędzy? Bo chodzi mi o to, że jeżeli ja sięgam po takie rzeczy jako odbiorca, nie znając tych całych dyskusji, nie znając tych mm -hmm. całych skalów i tak dalej, jak myślę o sobie 15-letnim Maciu gdzieś tam w tej łodzi, który chce się dowiedzieć o tym Afganistanie od Wojciecha Jagielskiego i sięga po jego książkę o Afganistanie, to dostaje książkę o Afganistanie. Nie dostaję książki, która jest wariacją mhm. na temat mhm. rządów PiSów w Polsce. Mhm. Nie wiem, cokolwiek wiesz, co mi chodzi. To jest pytanie do ciebie, właśnie, bo ty w tym siedzisz. Więc, więc, więc czy nie uważasz, że zabrnęliśmy jednak ciut za daleko z tym wszystkim, jako właśnie reporterzy też? Jeszcze jeden przykład wynotowałem sobie, on jest mniej znany. Mhm. Albo... Przepraszam, że tyle mówię, ale, ale A, chcę, bardzo, żebyś proszę. zrozumiał mój punkt widzenia. Piotr Głuchowski, mhm. też z Gazety Wyborczej Człowiek. Dużo mniej oczywiście znany niż Jacek Hugo Bader i dużo mniej znany niż Witold Szabłowski, bo też nie piszący tak dobrze, Ta. mówmy się, ale też nie zajmujący się tak głośnymi sprawami. Ale on jest dla mnie trochę przykładem problemu. Zacytuję dla osób, mhm. które nie znają, takie najbardziej znane przypadki. 2008 rok on wraz z Marcinem Kowalskim pisze w Gazecie Wyborczej taki głośny tekst: Gorączka złota w Treblince. Chodzi o zdjęcie, na którym stoją polscy chłopi. I tekst opowiada, że oni zostali złapani przez milicję obywatelską, to jest zaraz po zakończeniu wojny, i że oni w Treblince kopali, szukali żydowskiego złota wśród ofiar. Później Michał Majewski i Paweł Reszka w Rzeczpospolitej wskazują na to, że prawdopodobnie tak nie było i w końcu w Gazecie Wyborczej kilka lat później Marcin Kąski publikuje duży tekst, w którym wskazuje, że, zdjęciu, tak. Tak, że tak nie jest. To jest jedna rzecz. Zanim Marcin Kąski to publikuje i tak dalej, to jeszcze Głuchowski i Kowalski, ci sami wciąż autorzy, publikują taką książkę, odwet, prawdziwa historia Bielskich to ktoś może pamiętać, mm -hmm. bo Daniel Craig grał w filmie Partyzanci Żydowscy mm -hmm. w lasach współczesnej Białorusi, a wówczas Polski, okupowanej. Więc publikuję książkę 2009, czyli rok po tym zdjęciu. Książka, która okazuje się być w dużej mierze plagiatem. Wytykają to dr Dariusz Libionka, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauki, profesor Monika Adamczyk-Garbowska, kierująca zakładem kultury i historii Żydów na UMCS w Lublinie. To jest duży skandal Gazeta Wyborcza, czy przepraszam, Agora, hmm. czyli wydawca. Wycofuje tę książkę i tak dalej. I teraz dochodzę do najnowszej rzeczy. Zatoka Świn. to wiele osób mogło słyszeć. Sopot to. był taki klub, w którym no, działy się straszne rzeczy. Pewien przestępca tam młode dziewczyny niepełnoletnie wykorzystywał i też był de facto trochę ich sutenerem. Tak, podsuwał bogatym tak. panom. Duża historia. Mówię o tym dlatego, bo w 2016 roku napisał o tym głuchowski Bożena Aksamit, która nie żyje mhm. i zmarła w 2019 roku. Też bardzo dobra polska reporterka, dużo pisząca właśnie w mieście i tak dalej. I mówię o tym, bo dwa lata temu pojawił się taki list do formalnie zastępcy redaktora naczelnego, ale de facto szefa Gazety Wyborczej Jarosława Kurskiego. Ten list napisały trzy osoby, to jest Mikołaj Podolski z Onetu. Do tego Tomasz Patora, obecnie w Tefenie, ale kiedyś w Gazecie Wyborczej, świetny też reporter, zresztą z Łodzi, ode mnie, tak? łowcy skór. I Katarzyna Włodkowska, która publikuje w dużym formacie, z którym jesteś związany, byłeś szefem i tak dalej. I oni zarzucają autorowi, że bardzo duża część tej książki to są zmyślenia, między innymi sceny gwałtów niektóre, w tym gwałt, który już jest na początku książki, którego ofiarą miał paść ten sprawca późniejszy, ten przestępca, prawda, i tak dalej. I Głuchowski tu mówi... Dlatego Tomasz Patora uczy w naszej szkole, a Piotr Głuchowski nie. No tak, ja zresztą szanuję Tomasza Patory, mimo że niedawno mieliśmy okazję w Łodzi chyba się pokłócić, nie wiem, w dalszym ciągu muszę z nim porozmawiać, ale... ja się kłócić. Ale przynajmniej ja to tak odebrałem, jakby się na mnie zdenerwował, ale z chęcią z nim to przemówię, ponieważ szanuję go jako dziennikarza, tylko... Podobnie jak z tobą, mam zupełnie inny pogląd na wiele rzeczy. tak To nie znaczy, że cię nie szanuję, prawda? Jasne. Natomiast dlaczego ja to wszystko mhm. przywołuję? Jeszcze dodam tylko, że Głuchowski tłumaczy właśnie, że dokument fabularyzowany. On tak to określił w rozmowie z wirtualnymi mediami. I powiedział też, że Gazeta Wyborcza nie ma do niego zastrzeżeń, tak jak w podobnie w dwóch poprzednich przypadkach. Ja tylko zaznaczę, że ja nie wiem, dlaczego Gazeta Wyborcza nie ma zastrzeżeń, bo nie pracuję tam już 10 lat, więc nie utożsamiam Ale się. Ale nie, nie, ja, nie, ja jakby tutaj nie, nie mam do ciebie uh -huh. takich pretensji. Tylko ciekawi mnie Twoje zdanie, uh -huh. bo ja jako młodszy człowiek i też z zewnątrz, bo ja jednak w Wagorze byłem dość krótko i to w 2004 2005 więc mówię, um, że to by przeszłość. Ale wiadomo, no, znamy się wszyscy z grubsza, mniej lub bardziej, znając ludzi bardziej w moim wieku i często rozmawiając na te tematy, mam trochę takie wrażenie, że to, co zaczął robić Kapuściński. Czyli że zaczął używać swojego ogromnego talentu, no bo wszyscy się musimy zgodzić, ogromnego talentu, do tego, żeby pisać nieprawdę. Dlaczego to już to przegadaliśmy, co mogło za tym stać. Że to jest zaraźliwe i że to się rozlało, tak? I moim zdaniem mm -hmm. to się rozlało. Później kontynuowali to pierwsi ci reporterzy lat 90., z których ty odniosłeś największy sukces, ale jest was tam więcej. No Między innymi chłogowadr przywoływany mm -hmm. też jest z tamtego narzutu. Wszystkich was uczyła właśnie małgorzata Szejnert. Jesteśmy lata później i Gazeta Wyborcza ją przywołuje nieprzypadkowo, mm -hmm. bo Gazeta Wyborcza była wylęgarnią reportażu. Nie tylko tylko w ogóle dziennikarstwa. Mnóstwo ludzi, którzy robiło w Gazecie Wyborczej, czy szerzej w ogóle też w Agorze, później rozeszło się po innych redakcjach i bardzo dużo świetnych rzeczy, które się pojawiają w różnych polskich mediach dziś, jest de facto tym, co się działo w Agorze, czy w Gazecie Wyborczej na początku XXI wieku. Że to jest wszystko ten zaciąg i te nauki, które się stamtąd wyniosły. I to między innymi też twoja zasługa jako redaktora, tak? Uczyłeś ludzi, teraz robisz to w szkole własnej, tak. wcześniej robiłeś to w pracy. I teraz tak, wreszcie dochodzę do tego finału. Czy nie stało się tak, że to przyzwolenie na na przykład takie Plagiatowanie. Przyzwolenie na tą taką rozbuchaną formę. Nie, przyzwolenie na plagiatowanie to nie było. Nie ma, moim zdaniem. Nie ma? Nie. No bo jednak e... Głuchowski pracuje dalej. A... No ja się dziwię. Widzisz, jeśli chodzi o tę książkę za to, co Świń... Mhm. To gdyby tam było zastrzeżenie we wstępie, uh -huh. że jest to, jak to powiedziałeś, fabularyzowany dokument. Dokument fabularyzowany. Ta, no tak on to określił swojego słowa na wirtualnych Zdarza menu, no? mi się, nie wiem, połączyć się różne postaci albo tak. wymyślić jakieś dialogi. No tak, jak Jagielski na przykład napisał. Tak, w... To byłoby czyste, bo czytelnik, jak bierze do ręki reportaż, uh -huh. to ma poczucie, że zawiera taki pakt z tym reporterem, z tym autorem lub autorką. To się nazywa pakt referencyjny. Tak, pisze żadnym Tak, tak. Bo pewne znaki nie na niebie i na ziemi, ale na okładce, na przykład, czy na stronie tytułowej, czy też wynikające ze wstępu lub posłowia, czy też z tego, co tam dopisuje wydawnictwo. Te znaki sugerują, że mamy do czynienia z materiałem dokumentalnym, literackim, bardziej, mniej literackim, ale z materiałem dokumentalnym. I czytelnik się tego trzyma, a my nie lubimy być oszukiwani, mhm. prawda? Nie lubimy być robieni w koniach. No w związku z tym trzeba tutaj być bardzo uważnym i jeśli cokolwiek robisz, co odchodzi od tego dokumentu, to napisz to. I wiem, co robiła we wtorek i w czwartek, nie wiem, co robiła w środę, ale może poszła tam. No mhm. i w tym może, już mamy to może, i czytelnik wie, z czym ma do czynienia. A najgorzej jest, jak potem się okaże, że on był oszukiwany, a o tym nie wiedział. No i właśnie to jest mój zarzut, że A, to weszło w Ale To w jest nawyk. kryminalna, zobacz, to jest hmm. książka, która dotyczy sprawy kryminalnej. Tak. I ja tutaj jestem stuprocentowym przeciwnikiem jakiegokolwiek fabularyzowania, bo jest to rzecz, która dotyczy afery, hmm. dotyczy jakiegoś. Bardzo tam, ciężkich przestępstw. Bardzo ciężkich tak? przestępstw, bardzo ciężkich traumy kobiet. Tych, oczywiście, tych rodzin, że tak. tak. I tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, że zmyślimy jakąś wypowiedź jakiejś ofiary albo sytuacji. Tak. Albo sytuacji. Tak. No nie. Jeśli chcesz zmyślić, to napisz tak, nie wiemy, jak to się stało, ale mogło to wyglądać tak dwukropek, i wtedy jest jasność. No ja uważam, że nie powinny się też. Nie ale wiemy właśnie jak to w wyglądało, tego typu książce nie. Właśnie mm -hmm. musimy się trzymać tego, co mamy. Mm -hmm. I w ogóle sztuką jest, największy talent jest wtedy, kiedy trzymasz się tylko tego, co masz, co jest sprawdzone, no tak. zweryfikowane, udokumentowane, i z tego robisz coś literackiego. Czyli, że autor reportażu, autorka, może użyć wszystkich trików, jakich używa pisarz fikcji, poza jednym, nie może zmyślić. I to jest ok. I w ten sposób pokazujesz swój talent. Kurczę, miał tylko to, tylko to, tylko to. I zobaczcie, jaka z tego powstała historia. I ona ma i nadwyżkę, i jest literacka, i jeszcze metaforę tam znajdziesz, ale nic nie jest wymyślone. A czy nie obawiasz się, że jeżeli. Tego typu historie wyjną jeszcze najaw gdzieś w przyszłym. Mówię najaw, bo nie wiem no tak, ten jak ten jest. Ten bo Powiedziałeś, że mówimy o wycinku. Mm -hmm. Ja się z tym zgadzam. Jak przeanalizowałem sobie przed naszą rozmową. No bo na, przypadki, nas reporterów jest wielu. Bardzo wielu. A się mówi o czterech przypadkach. Gdzieś tam nieoficjalnie czterech. słyszałem o większej ilości przypadków, ale nie mam ich potwierdzonych. No jasne, no niech Więc nie więcej dziesięć. Nie wiem. Ale nie nawet jeżeli dziesięć, to już A jest nas 300 osób, no? No nie myślę, że więcej. Może więcej. Myślę, że spokojnie mm -hmm. więcej, bo jakby jest też duża część osób, które pisze na przykład lokalnie i tak dalej. Myślę, że reporterów po polsku piszących. Jest spokojnie jest 600 osób takich aktywnych. Czy nie boisz się, że gdyby tak było, że na przykład w ciągu następnych lat takich przypadków się pojawi więcej? Teraz spekuluję, bo tak. oczywiście nie mam żadnych przesłanek, żeby tak mówić. Ale że to może w jakiś sposób spuściznę tego polskiego reportażu, tej właśnie polskiej szkoły reportażu, na tyle zatruć. Może, że to się zdarzy. Już skończy? sam już odkrycie Artura Domosławskiego na temat Kapuścińskiego zatruły. Hmm. Ile razy słyszę: A, czy to jest prawda, co piszecie? No czy to jest na pewno prawda. Hmm. Takie kpiarskie to jest często. Tak. No i wtedy ja z tym swoim podejściem takim nauczycielskim mówię, no jest prawda, która się wydaje komuś prawdą. Jest prawda absolutna, której nie ma. Między tym jeszcze są różne odcienie prawdy. Jakoś to usiłuję tłumaczyć, hmm. bo jest prawda moja. Ja jestem przekonany, że tak było, co nie jest żadną obiektywną prawdą, hmm. ale teraz czy istnieje ta obiektywna? No i tu mamy ogromne pole w ogóle do jakiejś i dywagacji, ale i nadużyć. Ale powiem ci jedną rzecz, z czego to jeszcze wynika, bo nie tylko Kapuściński jest tego sprawcą. Sprawcą jest komunizm i PRL i Polska Szkoła Reportażów PRL-u, gdzie nie zawsze można było wszystko napisać wprost i się kluczyło, żeby cenzura przepuściła tekst. W związku z tym, Częściowo historia jakieś pani była prawdziwa, a częściowo musiała być podkoloryzowana, podmalowana, troszkę trzeba było rozlać farbki, znaczy, ja nie byłem wtedy w polskiej szkole reportażu. Bo, nie, no nie tak, kilka młody, nie, nie, no tak. Ale mówię teraz o tym, co było. I wtedy trzeba było pisać aluzyjnie, trzeba było robić oko do czytelnika i. Z tych czasów wzięła się też nasza szefowa Małgoszta Szejner, którą tak. szanuję za bardzo wiele rzeczy, jestem jej bardzo wdzięczny, ale Małgosia i ja to też cytuję w mojej książce nam oficjalnie mówiła o tym, że reporter może czasem coś zmyślić, jeśli to służy tematowi, jeśli to służy sprawie. Nie zawsze musicie trzymać prawdy. No właśnie. Jeśli sytuacje były prawdopodobne, mhm. to mogą być wymyślone. Widzisz, ja uważam, że to jest czerwona linia, której nie wolno. ja rozumiem, skąd to się bierze, Ta. to skąd się bierze jej takie podejście. Mhm. Tak? Rozumiem. Uważam jednak, że. Jesteśmy tak jak myślę, że dla współczesnego pokolenia odbiorców, większość słuchających ten podcast ma według statystyk między 25 a 34 lata. Mhm. To znaczy, że część z nich się urodziła w ogóle już po roku 90. Oczywiście. W związku z czym odwoływanie się ciągle do tego PRL-u i tak dalej, a w ogóle odwoływanie się do czasów sprzed Polski w Unii Europejskiej z czasami już dla mnie takie no, wiem, ale... po co? I teraz no, ale czasami trzeba dlatego... zajrzeć do historii, żeby coś wytłumaczyć. To jest to. Dlaczego jeszcze dzisiaj się spotykamy? Mhm. Ja chciałem z tobą rozmawiać o tym reportażu już w momencie jak wyszła twoja książka i wiedziałem, że będę publikował te reportaże, ale Akurat rozmawiamy w takim hmm. roku, gdzie najważniejsze wydarzenie, no to jest rosyjska agresja na Ukrainę, bez dwóch zdań. Dla mnie jest to też ważne, dlatego że ja od jakiegoś czasu, mimo tego, że jestem dziennikarzem od wielu lat, jestem traktowany bardziej jak influencer. Hmm. Znaczy, może influencer to złe słowo, ale jako postać z internetu. Nawet niedawno byłem nominowany do Nagrody Radio Z i też byłem w kategorii twórca internetowy, a nie w kategorii dziennikarz. Mimo, że na przykład był tam Stankiewicz z podcastem w kategorii hmm. dziennikarskiej. No ale okej, okay, rozumiem. Dlaczego o tym mówię? Mamy Niektórzy mówią, że to jest postprawda, że to jest okres postprawdy. Ja mówię, że po prostu jest za dużo kłamstwa w przestrzeni publicznej, również dlatego, że zaufanie do zawodu dziennikarza jest stosunkowo niskie. W Polsce według ostatnich badań, są badania OmniWatch, prowadzone przez SW Research, kwiecień 2022. Zaufanie do dziennikarzy 36%. Ale mój drugi, ma... ja w Czechach w ogóle nie mówię, że jestem reporterem, ani dziennikarzem. Ja bo się styd? przedstawiam jako spisowatel z Polska, czyli pisarz z Polski. Bo oni postrzegają reportera jako reportera tabloidu. Ja widzisz. I reporter ma bardzo niskie notowania. Ja nie mogę być reporterem z Polski, bo nikt nie będzie ze mną chciał rozmawiać. Jestem pisarzem z Polski, który bada pewne fenomeny. Mnie też czasami wstyd powiedzieć, że jestem dziennikarzem, jak mnie pyta ktoś nieznajomy i mówię, że jestem specjalistą od Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii. W tej naszej rozmowie... Ale poczekaj, bo jeszcze ci chciałem powiedzieć, mhm. dlaczego dla mnie to jest ważne. Bo dla mnie też jest to ważne z tego samego powodu, bo ja już wiem, co ty powiesz. No to zobaczymy. Rosja jest bardzo sprawna mhm. Kreml konkretnie, tak. tak. Kreml jest bardzo dezinformacji. w dezinformacji, w przedstawianiu innej wersji mhm. rzeczywistości i te regiony, którymi ja się zajmuję zawodowo. Są bardzo podatne na tego typu dezinformacje ze względu oczywiście na krzywdy, które wyrządziły Stany Zjednoczone, bo to, że jakby jesteśmy przeciwni jednemu reżimowi, to nie znaczy, że musimy przymykać o to na krzywdy, które na przykład Stany oczywiście. Zjednoczone na całym świecie przez lata, tak. nie tylko Stany, szeroko pojęty Zachód i też Polska czasami, albo będąc częścią bloku wschodniego, albo będąc częścią bloku Polska zachodniego. Polska była nieświadoma, <laughs> no tak. została użyta, tak, tak, wiadomo, wiadomo, dobrze wiadomo. z natury. Dlaczego to mówię? Bo, jak patrzę na przykład na odbiór informacji w tych krajach latynoskich, hmm. na łykanie tej rosyjskiej narracji, ale widzę też, jak ona się rozprzestrzenia na przykład w krajach afrykańskich, też z powodów historycznych, już nie będę to wchodził, bo to jest całość męska. We Włoszech łykają rosyjską we narrację. We Włoszech i tak dalej. Chodzi mi o to, jest bardzo dużo fake newsów, czyli po prostu fałszywych informacji, krążących od dawna, od wybuchu wojny jeszcze więcej. Niż tę się zaczęła w 2014, ale teraz o tej eskalacji. No teraz jest i tak dalej. ta, na to wielka wojna. I teraz ostatni. Element tego wszystkiego. Bardzo często jestem traktowany jako twórca internetowy, na równi z innymi twórcami mm. internetowymi, wśród których są świetne osoby i gorsze osoby. No, na przykład ten konkurs, w którym byłem nominowany, wygrała Kasia Gandor, która uważam, że jest fantastyczną mm. twórczynią. Jeżeli nie znasz, to na YouTubie bardzo polecam jej filmy popularno-naukowe, świetna rzecz. Dlaczego o tym też mówię? Bo zauważyłem, takie jest moje odczucie, ono może być subiektywne, ale że ze względu na to, jak dziś konsumujemy. Wiadomości, czyli że pierwszym źródłem są media społecznościowe hmm. i tak dalej, to jakakolwiek osoba, anonimowa nawet bardzo często, która ma jakieś tam konto o szerokich hmm. zasięgach w mediach społecznościowych, jest traktowana na równi np. z Gazetą Wyborczą, tak. która ma niskie notowania z różnych powodów. tak? tak? Ja nie przepadam za Gazetą Wyborczą, ale z zupełnie innych powodów niż na przykład hmm. Tomasz Sakiewicz. Ja z powodów zawodowych, a on z powodów ideologicznych, ale powiedzmy, że zaufanie do tego medium spadło. Zaufanie do mediów publicznych spadło, to z wiadomych powodów itd. tak, dalej, i tak dalej. Możemy długo o tym rozmawiać. I teraz tak. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo jak publikuję reportaże, albo jak publikuję nawet rozmowy, to bardzo solidnie się przygotowuję do tego wszystkiego. Wierzę też, że moi reporterzy się do tego przygotowują. Zresztą sprawdzam te rzeczy i tak dalej, nie? I to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, może dojść do pomyłki. Ktoś może inaczej coś zapamiętać. Albo jesteśmy tutaj, rozmawiamy, no powiedzmy, że nawet w godzinnej rozmowie nie da się zawrzeć wszystkich nie. wątków, może coś być niedookreślone i tak dalej. Ale mam nadzieję, że dla wszystkich słuchających osób... Jakość tego programu jest oczywista. W sensie, że dołożyliśmy wszelkich starań z mojej strony, ze strony osoby, z którą rozmawiam, albo ze strony osoby, z którą jakoś tam współpracuję, że dołożyliśmy starań, żeby to była rzetelna informacja, jak najbliższa prawdy. Tak, staramy się dotrzeć do tego, jak było naprawdę. Nigdy nie pokażemy w 100%, ale staramy się dotrzeć. I poruszam te wszystkie błędy i wypaczenia, takie nazwijmy, hmm. w polskiej szkoły reportażu, bo boję się, że na pewnym etapie ktoś może zarzucić dziennikarzom takim jak ty albo ja, że ale okej. Okay, Skoro ta forma tak wygląda, dla właśnie to, co powiedziałeś, cytując Scheinert, jeżeli mogło tak być, to można zmyślić sytuację, to czym to się różni od tych wszystkich fake newsów, które rozsiewają jakieś konta, powtarzające rosyjską narrację, która w dodatku, jeżeli patrzymy z polskiej perspektywy, normalnie rozmawiamy o świecie, ale tutaj tak. możemy sobie pozwolić, którą ja uważam za realne zagrożenie dla nas, dla naszego życia i zdrowia. Zresztą my jesteśmy dostępni po Ukrainie dla tego reżimu i bardzo mnie to niepokoi. Więc bardzo się musimy pilnować, tak. jeśli chodzi o fałsz i prawdę. Tak. My piszący, my występujący i nadszedł czas, że wyjątkowo musimy być czujni i weryfikować. I nie ma wyjścia. Ale te błędy, o których mówisz, przestępstwa bym powiedział, nawet wobec zawodu czy etyki zawodu, są nie tylko polską domeną. To trzeba... Nie, oczywiście, że nie. Bo, Jasne. żeby nie było, jest taka książka Czas posprawdy Case'a. Właśnie to jest drugi pan, który tropi grzechy, ale fantastycznie tropi. Pisze o mnóstwie przypadków autorów New Yorkera, New York Timesa, Washington Post, reporterów, dziennikarzy, którzy albo coś wymyślili, albo. To najbliżej nas też Spiegel, dodajmy jeszcze. Oczywiście, oczywiście. Afrystiglo. Więc tych przypadków jest sporo. Tak, tak. Ja nie twierdzę, że to jest polska tylko przypadek. Tak, więc ale akurat rozmawiam z Polską. To, tak, to tylko tak zaznaczam, ale dzisiaj się musimy pilnować, dlatego że bardzo łatwo możemy być w jednym rzędzie mhm. z tymi, którzy po prostu od początku do końca wymyślają informacje. Oczywiście. Przecież to ja w ogóle dziękuję Bogu, że ja piszę. Jako ateista dziękuję Bogu, że głównie uprawiam teraz reportaż, taki wiesz psychologiczny, mhm. że tak naprawdę nie piszę o rzeczach, które mogłyby wpłynąć na czyjeś życie w taki sposób, w jaki wpływają informacje tak? takie, które przychodzą właśnie na przykład z Rosji. Zakończę jedną rzeczą, mhm. to jest odniesienie do tego, co ty tam już wcześniej mówiłeś o Kapuścińskim, że on nie robił notatek, co może tak. być jakimś rozwiązaniem też dla nas w przyszłości, zastanawiam się w związku też z rozwojem tych nowych form i nowych mediów, będę rozmawiał o tym z twoimi studentami też zresztą w lutym pewnie, bo ja robiłem tak jak Kapuściński i mało tego, rozmawiałem o tym z Wojciechem Jagielskim, on mówił, że też miał podobną metodę, no oczywiście nie taką samą. Że nie robił? Nie, że chodziło o to, w jaki sposób jesteś w interakcji z twoimi rozmówcami podczas reportażu. Ja przez lata robiłem tak, że chciałem, żeby ludzie przede wszystkim mnie zaakceptowali, bo mm -hmm. wtedy powiedzą mi, jak tak, się rozluźnią, oczywiście, wiesz jak to więcej. działa, tak? Mm -hmm. Nie przychodzisz z tym notatnikiem, Jasne. z tym mikrofonem przed nosem, tylko siedzisz z kimś, czasami wiele godzin. Tak, ja to nawet wódkę Wiecie. piję czasami. No dokładnie, no, <laughs> Znaczy się. Pijesz z bohaterami. No, mi się zdarzało różne rzeczy z bohaterami robić, po to, żeby zostać zaakceptowanym i tak dalej. Ja nigdy nie robiłem w trakcie notatek, natomiast zawsze po zakończeniu mhm. tego wszystkiego wynotowywałem sobie najważniejsze wątki, no bo pamięć jest Jasne. oczywiście wadliwa. Bardzo. Też obciążone te notatki mogły być tym, że gdzieś mi się coś pomyliło w trakcie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo dzięki też temu podcastowi, dzięki też wsparciu mhm. słuchaczy w Patronite itd., tak nie tylko te reportaże publikuję, ale zacząłem jeździć na swoje. Teraz miałem w tym roku przerwę, ale wracam już w styczniu, jedziemy na kolejny. Zabieram ze sobą drugą osobę, która jest kamerzystą, bo ja teraz mhm. robię w trzech wersjach. Nie tylko piszę tekst, mhm. bo ja w dalszym ciągu się uważam za piszącego dziennikarza. To, że tutaj rozmawiam przed mikrofonem, to jest trochę wypadkowa, ale to nie jest moja forma działania. Natomiast jak tam jedziemy, to ja nagrywam dźwięk, on nagrywa obraz. Nie zawsze nagrywamy obraz, bo zanim się rozstawimy i tak dalej, nie zawsze też nagramy dźwięk, ale zawsze mam też świadka. Mam kogoś, kto potwierdzi, że faktycznie tak było. W większości mam to zarejestrowane na jakimś tym, w związku z czym mam też dowód, ale mam dodatkowo jakąś osobę. Ale ja mam od lat świadka zawsze, wiesz. Mam świadka od lat, no. który jest ciągle ze mną i kiedyś oczywiście notowałem, bo były inne czasy tak. i nie miałem dyktafonu dobrego, no, ale od kiedy mam iPhona, znaczy nie, nie żebym tu reklamował iPhony, ale mhm. tam jest naprawdę świetny dyktafon. Eee, nie? Wiesz, jak ja na wietrze na przykład stoję gdzieś na zewnątrz nocą. A no tak, wśród, wśród, wiesz, to może wiesz, nie, no, ale ja głównie rozmawiam w domu moich rozmówców, no. No. u moich bohaterów i naprawdę od lat już nagrywam, a wzięło się to z tego, że w Czechach się obawiałem, że jak będę notował, tak. to coś Pomyślisz. przekręcę tak. i nigdy nie wiem, czy notować po czesku, czy po polsku, czy automatycznie tłumaczyć, czy jednak po czesku, bo potem się okaże, że coś źle przetłumaczyłem tak. i zacząłem nagrywać. Czyli jakieś kilkanaście lat ostatnich nagrywam, albo sam to przepisuję, albo mam taką przyjaciółkę, której ufam Robi hey, ona mi, tak, tak, ona mi przepisuje, dlatego, że ja się potem wstydzę tego sam słuchać, co ja tam wygaduję. Ja dlatego a, nie lubię a, usunowy, a ta jest akurat nagrywa. osobą, która mnie jest... Zna od lat i ją nic nie dziwi, zresztą ja często moim bohaterem opowiadam o sobie na przykład mm -hmm. albo o swojej rodzinie, mm -hmm. żeby pokazać, że jestem w podobnej sytuacji, byłem ja tak albo. Lubiam. I wie, czasami są to bardzo intymne zwierzenia. Nie chcę, żeby ktoś tego słuchał. I Bata to wszystko wie, mm. tego ona nie spisuje, tylko spisuje to, co mówią ludzie. I zawsze już będę nagrywał, nigdy od tego nie odstąpię, dlatego że wtedy widzę, po tym jak to czytam, Ta. ile rzeczy by mi umknęło, gdybym tylko pamiętał. Czasami wychodzę z jakimś uproszczonym obrazem, mhm. naprawdę uproszczonym obrazem tego człowieka, albo uproszczonym obrazem sytuacji, opowiadam to mojemu przyjacielowi, opowiadam o tym, słuchaj. I on powiedział wtedy, i potem Beata mi to przysyła za dwa tygodnie, na przykład? Ja to czytam, mówię Boże. Jak ten Kapuściński mógł pisać te książki. Przecież. No już wiemy, jak. Przecież ja to w ogóle inaczej no. zapamiętałem. Ach, nagle widzę jakieś słowa, których użył ten człowiek, i te słowa na przykład wyjaśniają mi coś, co. co było trzy godziny padł, wcześniej. Co tak. było trzy godziny tak, wcześniej. Tak, tak I myślę, o kurczę, jak to pasuje do siebie, gdybym ja nie nagrał. Tak. Nie chcę tu przesadzać, ale na przykład tam mówią, że nie ma, to jest głęboka książka, taka w sensie psychologicznym, ludzkim, prawda? Mm. Że jest głęboka Nie może... ma, to jest tytuł Twojej książki, bo no też tak, nie wszyscy tak, tak, muszą tak, tak. znać. Tak. może dlatego, że właśnie to się wzięło z nagrań. Ja dopiero potem czytając te monologi tych ludzi, czy te nasze rozmowy, umiałem połączyć pewne nitki, których bym zacholenie połączył, gdybym notował, a gdybym to pamiętał, to w ogóle byłyby inne teksty. Więc może to jest też nadzieja, ten multitasking tak. dziennikarski mm -hmm. i też między innymi reportażu, że one mają te mm -hmm. inne formy. Zobaczymy. A ja tylko chciałem powiedzieć, że ten reportaż mam nadzieję, że będzie istniał jeszcze. Wiesz dlaczego? No. Bo ja nie umiem wymyślać powieści i ja wtedy się nie utrzymam. Mogę ci wymyślić mm -hmm. półtora zdania, a potem mi się kończy koncept. Hmm. No i nie mam tego, no nie umiem, no. Może ja cię zatrudnię po prostu w przyszłości. A, w razie dobrze, że... dobrze tak. że mógłbym taki może podcast też tak robić na inny temat. Nie wiem, czy podcast, czy pisać reportaże. Ja kupuję pisane reportaże. A, bo ty wiesz, kupujesz, tym, to tak ja wiem, ja wiem, płacę dwa razy tak, więcej tak. niż duży format. Teraz ja, tak nie jest najlepszych siedzi. miejsc, żeby wiesz. Ale to już tak fajnie siedzi, skoro ja prowadziłem kiedyś talk show na każdy temat, tak, to mimo. może tutaj bym prowadził na inny temat. Tak by się nazywało? Na inny temat. Może, ale to w ramach chyba innego formatu, to już zagranicznym zagranicznego się to nie zmieściło. Nie, inny format, ja mówię tylko o studiu, że tak ładnie tu jest przyjemniej. Bardzo przy tu... dziękuję. Jest to, jest to dzieło moich własnych rąk, więc bardzo <coughs> mi miło, że ktoś to docenia. Mariuszu, bardzo Ci dziękuję. Nie rozjaśniliśmy wszystkiego, to mam taki przypadek. Ale nigdy nie że no, robić wiem, serial wiem, z odcinkami, wiem, wiem. wiesz, musielibyśmy się trzymać planu. No tak. Przypominam, że dziś moim rozmówcą był Mariusz Szczygieł, czyli tak jak wiadomo, reporter, ale to wielu książek, tu m.in. Gotland był przywoływany, ale wielu innych, a ta najnowsza, o której rozmawialiśmy, i którą myślę, że każda osoba, którą zainteresował dzisiejszy temat, winna przeczytać. To jest fakty muszą zatańczyć, za które jak wiemy Mariusz Szczegiel nie dostaje honorarium. <laughs> ale, ale dla ale dobra może. literatury faktu to napisałem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamany przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!